Sądzę, że historia najnowsza w zbyt małym stopniu zrywa z tą potoczną wizją świata i człowieka. I to jest pewien problem. Problem, przed którymi stoimy jako badacze posługujący się źródłami historii mówionej. Być może jest tak dlatego, że napisanie takiej historii, która zrywa z tym potocznym widzeniem, jest po prostu trudniejsze. Stawia wyższe wymagania intelektualne historykowi i nie gwarantuje tak naprawdę sukcesu u odbiorców. Bo pisząc pod kogoś, pod określoną wizję świata i człowieka, na przykład tą, którą reprezentuje aktualna władza, bądź aktualna opozycja, bądź powiedzmy Kościół, łatwiej wziąć sobie gotową, funkcjonującą interpretację wydarzeń historycznych, zwłaszcza tych, które dotyczą bezpośrednio, i w ramach tej interpretacji, w tej wizji, ułożyć sobie opowieść o tym, co się zdarzyło. Wówczas możemy liczyć na to, że spotka się to z odpowiednim przyjęciem, zainteresowaniem. Znajdzie się mecenas, prawda, dla naszej wizji, dla naszego badania, dla naszej wersji opowiadanej wydarzeń, które nie są tak odległe. Właściwie, kiedy przed 23 laty pisałem artykuł o problemach, które wiążą się z uprawianiem tej historii najnowszej, to wskazywałem na to niebezpieczeństwo. I mogę powiedzieć, że tylko lista lektur się wydłużyła, lista przykładów, mógłbym dopisać kilkadziesiąt tytułów, które są jakby wyraźnie robione w takim duchu, że one wpisują się w określoną wizję po to, aby sprzedaż była w większym nakładzie. Ta szczególna podatność historiografii dziejów najnowszych na zniewolenie perspektywą poznawczą, bo ja to uważam za zniewolenie, to jest taki umysł historycznie zniewolony taką perspektywą, można uznać za pewien problem bardzo silny, który ma badacz współczesności, a który jakbyście nie jest spotykany, gdy dyskutujemy sobie o tym ze starożytnikami, mediewistami, czy nawet historykami nowożytnymi. Z tym zagadnieniem wiąże się problem takiego instrumentalnego traktowania wiedzy historycznej, co jest charakterystyczne dla wielu badaczy dziejów najnowszych. Historia starożytna, mediewistyka czy historia nowożytna uprawiane są bardziej z pobudek poznawczych. Można powiedzieć, że z pobudek czysto poznawczych, ponieważ ludzie chcą znać i zrozumieć zachowania tych, którzy niegdyś żyli na tej ziemi przed nami, ale wiedza o dziejach najnowszych towarzyszą zawsze jakieś dodatkowe emocje. Ona nie jest wiedzą czysto poznawczą, ale jest wiedzą bardzo często mocno zaangażowaną w aktualny jakiś spór, najczęściej polityczny. I w związku z tym emocje, które towarzyszą uprawianiu badań z perspektywy historyka są tak silne, że nie można od nich uciec. Bardzo ciężko mówić o jakimś społecznym konsensusie na temat wydarzeń, które dotyczą bezpośredniej naszej współczesności. Popatrzcie sobie jakby na dyskusję wokół Okrągłego Stołu, jego znaczenia. Nie mówię już o katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia. Podziały, które tutaj występują, są tak silne, że te emocje decydują również, w jaki sposób, jaka wersja historii mówionej jest przyjmowana. A więc sam mechanizm wprawdzie jakby jest znany od wieków. Określona wizja świata, określona wizja przeszłości nieraz w dziejach napędzała całe narody do pewnych przedsięwzięć. Teraz
jednak zaczyna się analizować skuteczność posługiwania się wiedzą historyczną po to, aby osiągnąć pewną socjalizację tego społeczeństwa. Wspólne nastawienie. Popatrzcie sobie na to, co dzieje się w tej chwili w sprawie Krymu. Jak widzimy, że określona imperialna wizja decyduje o tym, że cały naród, czy ta ogromna większość tego narodu, utożsamia się z polityką imperialną Putina i oni w ramach tej rzeczywistości postrzegają wszystkie działania, które są podejmowane. Są akceptowane w ramach tej rzeczywistości. I teraz, gdy analizujemy sobie socjotechniczną skuteczność historii, czyli opowieści historycznej, która ma zmobilizować i zbudować pewną tożsamość narodową albo pewną ideologię historyczną, czy pewną politykę historyczną, która to w cudzysłowie prawda historyczna, obojętnie co będziemy przez tą prawdę rozumieć, ma drugorzędne znaczenie. O wiele ważniejsze jest to, jakie emocje uda się wywołać przy odwołaniu się do takiego kontekstu. Najlepiej tą właśnie politykę imperialną swego czasu opisał Andrzej Nowak, pokazując, czym jest polityka imperialna caratu, stalinizmu i współczesnej Rosji, a dzieje najnowsze, to co się wydarzyło w ciągu tych ostatnich paru miesięcy, znakomicie jakby dopisało ciąg dalszy, pokazując, jak skutecznie ideologia historyczna może mobilizować do działań. Szczególny metodologiczny status historii mówionej sprowadza się do tego, że jej bazą, tej historii mówionej najnowszej, że jej bazą źródłową są nie tylko materialne, w tym tekstualne pozostałości, artefakty świata minionego, ale także późniejsze czasowo wobec niego werbalizacje osobistego, czyli podmiotowego doświadczenia tego świata w postaci wywołanej relacji o przedmiocie tego doświadczenia, które są współistotne czasowo, czyli towarzyszą praktyce poznawczej i badawczej środowiska historyków najnowszych i są z nią nawzajem konfrontowane. To jest to istota jakby metodologicznego problemu, przed którym stajemy. Nic dziwnego, że w tej sytuacji dla historyka dziejów najnowszych podstawowymi naukami pomocniczymi nie są te, które znamy z nauk pomocniczych historii, takie jak nas uczą, gdzie musicie zdawać egzaminy, ale stają się wszystkie nauki o komunikowaniu. O tym, w jaki sposób ludzie komunikują sobie określone w ich rozumieniu prawdy. A więc podstawą analizy źródłoznawczej badającej wiarygodność relacji historycznej są te nauki, które mówią o komunikowaniu się nawzajem. Metodologia krytyczna wypracowana na gruncie tego, co my nazywamy oral history, pozwala zmierzyć się warsztatowo, to jest na poziomie krytyki zewnętrznej i wewnętrznej źródła, takiej relacji, pozwala zmierzyć się z zabytkami historii mówionej i dać sobie radę z taką sytuacją poznawczą, gdy musimy w cudzysłowie zawiesić prawomocność tej relacji, zbadać jej wiarygodność, przyjmując, że jest ona zapisem czyjegoś indywidualnego doświadczania tych wydarzeń, o których opowiadam. Mieliście tutaj spotkanie, z tego co wiem, z panią profesor Martą Kurkowską-Budzan, która pokazywała, jak w praktyce tego typu zagadnienia metodologiczne i metodyczne przenosiła na swój warsztat badawczy, gdy próbowała zmierzyć się z autorami wspomnień.
Ja mam takie doświadczenie z zbierania relacji w latach 80. Relacji z 13 grudnia, z bramki 13 grudnia. Moi seminarzyści przez kilka lat docierali do tych, którzy zostali internowani 13 grudnia i spisywali ich relacje. Potem te relacje były konfrontowane również, bo druga grupa studentów wróciła do tych relacji po 5 latach, po przełomie 89 roku. Bardzo ciekawe jest zderzenie dwóch wizji, które są zawarte. Ta wizja tych samych osób, które po 89 roku zaczęły kształtować nowy establishment. Mają zupełnie inną opowieść historyczną o swoim doświadczeniu, o tym, co ich spotkało. Człowiek, który był jakby głęboko w opozycji, zakorzeniony w latach 80., staje się potem człowiekiem władzy, staje się wojewodą, powiedzmy. I ta sama relacja, nagrana przez studenta w roku 87 i w 91, o tych samych wydarzeniach, pokazuje zupełnie odmienne punkty widzenia. Zupełnie co innego staje się ważne, co innego jest eksponowane. Relacja jest zapisem czyjegoś osobistego, czyli indywidualnego doświadczania wydarzeń, o których nam opowiada. Jest ona wyrwaniem z przygodności zdarzeń, w których uczestniczył, czegoś istotnego. Czegoś, co dla niego staje się wydarzeniem, czymś wyjątkowym, pisanym jakby z dużej litery. Z tej przygodności tego, co nam się codziennie przydarza, wyławiamy coś, co uważamy, że jest wyjątkowe, o czym trzeba opowiedzieć albo samemu zapamiętać, co nam się przydarzyło. Nie? Zachowujemy to w pamięci bądź komunikujemy to drugiemu człowiekowi. Podczas gdy ono samo, to doświadczenie, to zdarzenie, że kogoś, że coś mnie dotknęło, przemija, odchodzi w niebyt, to opowiadając o nim napotkanemu człowiekowi, nadaje mu słowem drugie życie. Konstruuje opowieść o tym wydarzeniu i ona zaczyna żyć życiem po życiu. Ono przestało istnieć. Zdarzyło się, jest już czymś, co się dokonało, ale relacja o tym odkleja się od tego samego wydarzenia i zaczyna żyć swoim życiem. To jest niezwykle poznawczo istotny element, który musi być brany pod uwagę. Następuje odklejenie słowa od bytu. Wykreowanie w rzeczywistości językowej pewnego bytu odrębnego. To jest różnica, którą w metodologii nazywamy różnicą między faktem a wydarzeniem. Wydarzenie przynależy do samego ontologii, do dziejów. Fakt jest zawsze stwierdzeniem tego wydarzenia z perspektywy poznawczej, post factum. Wiem, że ono zaistniało i zaczyna opowieść o nim. Kreuje je i ono zaczyna istnieć w opowieści historycznej. To jest różnica pomiędzy res geste, czyli stawaniem się procesu dziejowego, a historia rerum gestarum, opowieść o tym, co się dokonało. A więc zaczynamy wtedy mieć do czynienia z taką sytuacją, że historia zaczyna żyć podwójnie. Bytuje jakby w realu, w sferze dziejów, prawda? Geschichte, jako dzieje, oraz ma swoje życie po życiu, bytuje w dyskursie, w opowieści, w warstwie narracyjnej. I to jest dychotomia niezwykle istotna, bo bardzo często nasze dyskusje odbywają się tylko w ramach dyskursu, a kompletnie nie dotyczą bytu.
konieczność odróżnienia samego doświadczenia, ściślej procesu dochodzenia do tego świadectwa, bo to jest dochodzenie do świadectwa o czymś, jest to proces. Jak się zaczynam zastanawiać, jak mnie pytają, co się wydarzyło w przeszłości, czego, w czym uczestniczyłem, zaczynam odbywać drogę myślową po to, żeby jakby podzielić się tym doświadczeniem, prawda? To nie jest jednorazowo jak, to jest proces dochodzenia do pewnej prawdy, mojej subiektywnej prawdy o tym, co się wydarzyło. A więc jest to proces, droga poznawcza, jaką byłem. Od tego, co jest przedmiotem. I teraz mamy sytuację taką, że wydarzenie poznawczo istnieje o tyle, o ile zostało zwerbalizowane. Jeśli coś nie zostało zwerbalizowane z tego, co było w przeszłości, zwerbalizowane i utrwalone, to może być w postaci jakby, prawda, tekstu, może być to nagranie, może być to czyjaś pamięć. Jeśli coś nie zostało zwerbalizowane, to po prostu nie istnieje dla historii. Ono owszem miało miejsce, ale nie istnieje. Ile z naszego własnego życia bezpowrotnie przepadło? Ile z tego, co przydarzyło mi się wczoraj, zapamiętam? Ile zapisałem gdzieś tam w kalendarzu spotkania, które miałem? Nie? Jeśli nie zapisałem, przestaje istnieć. Nie ma. Ogrom tego, co jest częścią procesu historycznego, co jest częścią dziejów, nie ma szans na przetrwanie, bo nikt po prostu o nim nie opowiedział. Nie utrwali. A więc wydarzenie poznawczo istnieje, o ile zostało zwerbalizowane. Dlatego tak istotna jest historia mówiona. Jeśli nie zostanie coś zwerbalizowane, nie ma tego w ogóle. Co nie znaczy, że to, co zostało zwerbalizowane, jest prawdą, jest tym samym, co to wydarzenie. To jest zupełnie co innego. Wszystko to z naszej codziennej przygodności, czego doświadczamy, a nie zwerbalizujemy, przemija bezpowrotnie. Szansę przetrwania ma jedynie to, co znarratyzowane i utrwalone w opowieści. Zmieniają się jedynie sposoby utrwalania doświadczenia. Od ustnych opowieści, poprzez tekstualizację, po współczesne zdigitalizowane formy, w której uczestniczymy, bo mnie nagrywają, prawda, gdzieś to wrzucą w sieci, już przetrwam, mnie już nie będzie, a nagranie będzie pewnie gdzieś sobie tam w tej wirtualnej przestrzeni funkcjonowało. Ale ono samo trwa i jest osnową historii. To właśnie, co zostało opowiedziane, staje się osnową, nie samo wydarzenie, ale to, co zostało zwerbalizowane i trwa. Przez wieki to historycy byli strażnikami pamięci historycznej społeczeństwa, pamięci społecznej. Mieli status kapłanów w świątyni wiedzy historycznej. Decydowali o obecności bądź nieobecności na kartach historii. Jak historyk o czymś opowiedział, to przetrwało. Nie? To istnieje do naszych czasów. Jeśli kompletnie historyk o tym nie opowiedział, jest martwy, nie istnieje, nawet nie wiemy, że coś istniało przed nami. Ale weszliśmy w epokę mass mediów, internetu i proces ten ogromnie się zdemokratyzował. Dziś każdy ma prawo do swojej opowieści i do jej utrwalenia. Może to zdigitalizować, wrzucić na Facebooka, na YouTube i nagle wszyscy stali się historykami. Nagle wszyscy mają prawo do tego, aby ich historia mówiona została utrwalona. I oni opowiadają swoją wersję tego, czego doświadczyli. Historyk stracił pozycję kapłana. Stracił swój monopol. Poprzednio to on decydował, co wejdzie, co nie wejdzie. Nie? Miał ogromny jakby przywilej. Dzisiaj tego przywileju nie mamy. I Bogu dzięki, jakby, że nie musimy mieć. Ale wiążą się z tym określone konsekwencje. Otóż wszelkie narracje, które są zamieszczane w internecie, wszelkie historie mówione, są oparte
na świadectwach bezpośrednich uczestników opisywanych wydarzeń historycznych. Warto to w związku tą kategorię tego świadectwa bezpośredniego uczestnika poddać namysłowi, żebyśmy lepiej ją rozumieli. Zauważmy, że to moje osobiste doświadczenie, którym chcę się podzielić z inną osobą, opowiadane jest w relacji źródłowej zawsze z perspektywy ja tu i teraz czegoś doświadczam. Zetknąłem się z czymś. A więc ma ono charakter podmiotowy, prywatny niejako, prawda? Prywatny. Ja składam to czasem, to jest moje intymne, tylko wobec siebie, czasem wobec najbliższych, a czasem wobec historyka, który do mnie przychodzi i mówi: chcę od ciebie relacji. Uczestniczyłeś w tym, co jest ważnym wydarzeniem, chcę od ciebie relacji. Dopiero gdy to moje, to osobiste doświadczenie staje się przedmiotem czyjegoś namysłu, my zaczynamy to jako badacze analizować na etapie badania źródła, badania wiarygodności tej relacji, te wyrażenia deiktyczne, jakby powiedział językoznawca, czyli ja tu i teraz, zmieniają się na on tam i wtedy. Dystans poznawczy się pojawia pomiędzy relacją bezpośrednią, kogoś, który mówi: ja to widziałem, ja tego doświadczyłem, tak to było, i badacza, który mówi: on tam i wtedy to twierdzi. W wyniku takiego społecznego uzgadnienia w ramach konsensusu środowiskowego uzgadniamy, co w ogóle się zdarzyło. I następuje coś, co ja nazywam uprzedmiotowieniem, czy obiektywizacją, czy faktualizacją tego indywidualnego, podmiotowego doświadczenia. Dopiero w ramach tego procesu uzgadniania tworzę coś, co staje się faktem historycznym. Najpierw faktem źródłowym, potem faktem historiograficznym, jak jest prowadzone do narracji historiograficznej, a potem, jak przejdzie do świadomości społecznej, staje się faktem historycznym. I mówimy o tym, że to jest już obiektywne. Chociaż ono niewiele ma wspólnego z tym wydarzeniem, które tak naprawdę miało miejsce. A więc w wyniku społecznego konsensusu nadaje się status faktu relacji konfrontowanej z innymi relacjami po to, żeby uzgodnić, co się wydarzyło. Ale to, co się wydarzyło, nie odnosi się do samego zdarzenia, tylko opowieści o nim. Co jest bardzo istotne. Opowieści o nim. Różnica między zdarzeniem a faktem jest taka, jeszcze raz podkreślę, że ten drugi jest zawsze efektem procesu poznawczego. Następuje nawet nie w trakcie, ale po zajściu zdarzenia, do którego poznawczo nawiązuje, odnosi się. Historyk operuje czasem przeszłym, dokonanym. Zna następstwa wydarzeń, które opisuje, i bywa, że tą wiedzę w sposób nieuprawniony przypisuje, imputuje, powiedziałby metodolog, samym autorom relacji, którzy przecież tej wiedzy nie mogli posiadać. Bo gdy analizujemy działającego człowieka, to my nie wiemy, jakie będą następstwa zdarzeń. Historyk wie. Kiedy my dzisiaj myślimy o tym, jak skończy się konflikt o Krym, to rysujemy scenariusze możliwe. Nie wiemy, czym on się zakończy, ale czym się zakończy. I potem stanie się faktem bardzo prostym, o którym będziemy czytać w podręcznikach historii. Tak jak czytamy o innych wydarzeniach. Ale mamy do czynienia z sytuacją taką, że ludzie działają nie na warunkach pewności, że wiedzą, co nastąpi, tylko na warunkach niepewności, ryzyka. Nie wiemy. Musimy działać. Codziennie zachowujemy się w rozmaity sposób, przewidując, jakie możliwe są rezultaty. Musimy działać. Opowieść historyka jest opowieścią w kategoriach faktu dokonanego. W historii mówionej, jeśli pytamy go, autora relacji, o to, co zdarzyło się w przeszłości,
to bardzo często jego wiedza o tym, co nastąpiło dzisiaj, wpływa na to, jak on opowiada o tym, co było potem. Na tym to polega. On w tym momencie już nie, to nie jest na żywo składana relacja, tylko jest post factum. I bardzo często ta wiedza późniejsza wpływa na sposób patrzenia na to, co miało miejsce. Inaczej to nazywam. Ok. Jest wprawdzie to moje autorskie, podmiotowe świadectwo o tym, co się zdarzyło, doświadczenie indywidualne, moim, prywatnym, ale kultura, całe jakby nauki o kulturze podpowiadają, że to doświadczenie jest także doświadczeniem społecznym, bowiem zrygoryzowanym przez kulturę. Ja postrzegam coś, wprawdzie indywidualnie, ale w tym moim spostrzeżeniu odbywa się to zgodnie z obowiązującym w mojej wspólnocie standardem kulturowym. Ten standard kulturowy to jest również pewna sposób rozumienia historii, który pozwala mi rozpoznawać w tym, co mnie dotyczy, czym uczestniczę, coś, co nazywam w sposób określony. Próbuję to nazwać. Popatrzcie sobie, jak różni się patrzenie na ten sam pozornie wydarzenie przez poszczególne partie polityczne, które patrzą na to samo wydarzenie i zupełnie co innego widzą. Jak patrzy na wydarzenia, które mają miejsce w ciągu dwóch ostatnich miesięcy, z perspektywy Majdanu ktoś, a jak patrzy z perspektywy Kremla, a jak patrzy z perspektywy Berlina, a jak patrzy z perspektywy Polski. Każda z tych perspektyw jest innym punktem widzenia, innym sposobem odczytania tego i innym sposobem opowieści. I w tej indywidualnej opowieści jest zawsze to, co my nazywamy matrycą kulturową, w której matrycy autor relacji się wychował. On po prostu przyjmuje to i patrzy na to jako na coś, co jest jego światem. A więc dorastając i funkcjonując w obrębie danej wspólnoty kulturowej, przyjmuję, nabywam, uczę się mniej lub bardziej świadomie jej światooglądu, tego, co nazywa się światooglądem, czyli językowym obrazem, matrycą kulturową tego świata. Żyję i działam także poznawczo w określonym światooglądzie mojej własnej wspólnoty, która nakazuje mi widzieć na przykład w tym, że tak, a nie inaczej interpretowane są wydarzenia. Jeśli żyję w świecie spiskowym, gdzie całość mojego myślenia przeniknięta jest tym, że wszystko to jest spisek, obojętnie kto za nim stoi, to postrzegam każde wydarzenie w takich kategoriach. Aha, to jest spisek. Ktoś tutaj próbuje coś za moimi plecami załatwić. A więc w historii istnieje tylko to, co w danej kulturze jest przesądzone, że istnieć może. Że istnieć może. Podzielany wraz z innymi światoogląd wyznacza, generuje pulę możliwych do podjęcia w tym świecie działań. Co jest w ogóle możliwe, co jest niemożliwe, co istnieje, co nie istnieje. I ja to kulturowo przesądzam. Nie będąc nawet świadomy bardzo często tego, że to przesądzenie następuje, kiedy składam relacje. Dla badacza, kiedy ma do czynienia z relacjami, to o wiele ciekawszy jest proces taki, kiedy próbuje rekonstruować tą kulturę, która wyraża się w tym indywidualnym doświadczeniu. I próbuje zrozumieć, skąd tak, a nie inaczej wynika taki sposób widzenia wydarzeń.
I nie jest to sytuacja taka, że możemy mówić, że to jest cyniczny sposób myślenia. On tak myśli, tak działa, jest tak przekonany o tym, że ten jego świat jest właśnie taki. Nie ma innego świata, tylko taki, jak on go postrzega. Stąd też dla historyka tak istotne jest nie myślenie, że on dociera do prawdy absolutnej, do samego wydarzenia historycznego, tylko on bada zgodność mojej relacji ze standardem kulturowym grupy, do której przynależę. I próbuje zrekonstruować ten standard kulturowy, zrozumieć tą grę kulturową, w której dany człowiek uczestniczy. Ja często mówię, że mamy do czynienia z taką sytuacją, jak wtedy, gdy z pozycji obserwacji uczestniczącej przyglądamy się komuś, czy dwóm ludziom, czy tam iluś ludziom, którzy grają w coś, a nie znamy reguł gry w ogóle, w co oni grają. Nigdy nie znaliśmy sytuacji gry w szachy, powiedzmy. Po raz pierwszy idę na plac Litewski, siedzi dwóch facetów, przesuwa jakimiś figurkami po pokratkowanych polach. I przyglądam się temu i próbuję zrozumieć, co oni robią, w co grają. Po ilu partiach rozpoznam zasady gry w szachy. Czyli zrekonstruuję gramatykę kulturową, która stoi za tą grą. Historyk jest w takiej sytuacji, że ma do czynienia z opowieścią składaną. I ta opowieść w przekonaniu autora relacji jest wiarygodna. On jest subiektywnie przekonany, że tak naprawdę było. Ale jego ogląd rzeczywistości bardzo często jest oglądem na poziomie plotkowania o tej rzeczywistości. On opowiada o tym, jak on to widział. Natomiast czym innym jest wiedza naukowa historyczna? Ta wiedza naukowa historyczna to jest wiedza o tym, dlaczego on tak, a nie inaczej ten świat postrzegał. Ja muszę zrozumieć go. Skąd u niego ten sposób myślenia? Skąd u niego, bo jeśli tego nie wyjaśnię, nie zrozumiem zachowań. Będę przyjmował założenie, że ktoś jest całkowicie irracjonalny. On nie jest irracjonalny. W jego świecie działa racjonalnie. Tylko, że ten jego świat jest odmiennym światem od mojego. Kultura badająca spotyka kulturę badaną. Dwie kategorie. Kultura badająca spotyka relację. Zapisaną czyjąś relację. Obojętnie, czy to będzie historia mówiona, czy to będzie tekst, czy cokolwiek innego. I zderzając się z tą sytuacją, musi zawiesić prawomocność kultury badającej po to, żeby ją zrozumieć. Z czego taki, a nie inny sposób postrzegania wydarzeń był związany? Z czego on wynika? I to jest coś takiego, co musi być przedmiotem namysłu metodologicznego. Żyję i działam także poznawczo w obrębie światooglądu mojej wspólnoty kulturowej. Ona wyznacza mi, czyli autorowi relacji, ale także historykowi, na poziomie językowego obrazu świata to, co w ogóle istnieje. Przesądza o kształcie świata, jaki uznaję za rzeczywiście istniejący. Przechodząc na poziom metodologiczny, mogę powiedzieć w ten sposób, że każdej relacji, z jaką ma do czynienia historyk, towarzyszy jej społeczny kontekst kulturowy. To, co za Znanieckim można nazwać jakby współczynnikiem humanistycznym, towarzyszącym każdemu badaczowi, każdemu humaniście, bez uwzględnienia którego nie da się odczytać sensu danej wypowiedzi. Albo nawet tylko nie da się uznać za wiarygodne informacje w niej zawarte. Nawet najprostszy gest, jak moi studenci wiedzą, w zależności od społecznych reguł interpretacji kulturowej, może być interpretowany
bądź jako znak potwierdzenia, jeśli będą te reguły obowiązujące w Polsce, bądź jako zaprzeczenie, jeśli weźmiemy reguły społeczne obowiązujące w Turcji czy w Bułgarii. Taki sam gest, dwa różne wartości. W większości sytuacji mamy do czynienia z takim właśnie zderzeniem, że oto to, co historyk, z czym ma do czynienia w postaci relacji źródłowej, wymaga odtworzenia w tamtym świecie, nie w jego świecie, nie w kulturze badającego, lecz w kulturze badanej. A w tej kulturze badanej może okazywać się, że te same gesty prowadzą do zupełnie odmiennych wartości. I to jest problem, z którym historyk musi dawać sobie radę. Ta praca poznawcza historyka przebiega w ramach określonej kultury badającej. My tą kulturę badającą nazywamy paradygmatem w metodologii. Mówimy, że to jest obojętnie, czy bierzemy pod uwagę jakąkolwiek dyscyplinę humanistyczną. Jest to pewien paradygmat, sposób widzenia świata, który towarzyszy wspólnocie naukowej, historyków, która podzielają i którzy patrzą na dany problem, próbując go zinterpretować w ramach danego paradygmatu. To on wyznacza horyzont poznawczy dla historyka. Przesądza także, co historiograficznie w ogóle może zaistnieć, uzyskać status faktu historycznego. Pewne rzeczy są możliwe, albo inne w ramach danego paradygmatu kompletnie niemożliwe. Tu akurat mam cytat z Wojtka Wrzoska, który mówi, to przytoczę, to jest fajna myśl. Mówi tak: wszystko, co wiemy, co przeżywamy i co traktujemy jako przeszłość, znajdowaną w historiografii, bierze się z doświadczenia myślenia o niej, a nie z niej samej. Nie z tej przeszłości, tylko z myślenia o niej. Owo zapośredniczenie dostępu do przeszłości, jakie funduje nam kultura, jest jednocześnie oddaleniem pretensji do niezapośredniczonego orzekania o niej i źródłowego doświadczania jej jako samej w sobie. Jest tak dlatego, że przeszłości nie możemy doświadczyć bezpośrednio ani wydobyć jej ze źródeł, w których jakoby miałaby tkwić, ani słuchać ich, tych źródeł, bo one same nic nie mówią, ani dojrzeć w nich minioną realność ludzką, bo wypatrzyć jej w nich się nie da. Chociażbyśmy jak najgłębiej zaglądali, to tak jak puchatek, prawda? Im głębiej zaglądał, tym więcej widział. No niestety, jakby im głębiej zaglądam w źródło, to wcale więcej nie widzę, poza to, co historiografia nam opowiada, czyli co znaratyzowała. Poruszam się wyłącznie w tym poziomie, chyba że zacznę rekonstruować gramatykę, czyli reguły gry w szachy. Bo jak znam reguły gry w szachy, obserwując partię, to powiem tak: okej, nie mam zapisu całej partii, ale jak widzę sytuację na szachownicy, to wiem, czym to się skończy. Mat w trzech ruchach. Potrafię? Potrafię. Niekoniecznie muszę wiedzieć wszystko i mieć wszystko poświadczone źródłowo, żeby zrozumieć, w jakim kierunku ta gra będzie się toczyła. Jeśli mam określoną kompetencję kulturową, wynikającą z tego, że operuję na poziomie gramatyki, która steruje działaniami ludzi w ramach poszczególnych praktyk społecznych, które badam, jeden badają społeczną praktykę wojskową, drugi obyczajową, trzeci religijną, czwarty arystyczną, piąty kulturę literacką, inny politykę, ekonomię. Każda ma swoją gramatykę zmieniającą się jakby, która steruje działaniami ludzkimi. Jeśli ona staje się przedmiotem badania historyka, ta gramatyka, ona staje się przedmiotem, to ja próbuję zrozumieć, w jaki sposób ona steruje zachowaniami ludzi. Tak jak znam grę w szachy, to mogę rozegrać 1000 partii. I jak będę miał określoną kulturę szachową, to rozpoznam, że dwaj faceci grają obronę sycylijską w danym momencie, prawda? Bo potrafię to rozpoznać. Ta kompetencja, która pozwala mi towarzyszyć w moim widzeniu rzeczywistości i zdarzeń, jest kompetencją kulturową. Ona pozwala
zmienić to, co ja postrzegam w samym źródle. Źródło samo nic nie mówi. Mówi, kiedy ja uruchamiam wiedzę pozaźródłową. Klasyczny przykład, który daję jakby w sytuacji spaceru z profesorem Kokowskim. Ja kopnąłem kamyk, a on się pochylił i wziął do ręki pięściak i zaczął opowiadać o nim 15 minut, prawda? Uruchomił swoją kompetencję. Dla mnie to był kamyk, który po polnej drodze, prawda, kopnąłem nogą. On go podniósł, wow, no i wykład półgodzinny, tak jak potrafi, prawda, na temat tego, czym ten pięściak jest. Rozumiecie różnicę? To jest właśnie to, co uruchamiam jako wiedzę pozaźródłową, co pozwala mi rozpoznać coś, co jest istotą rzeczy. Więc jeśli patrzę na to, co się zdarza wokół mnie i interpretuję to w kategoriach gramatyki kulturowej, czyli rozpoznaję mechanizmy, to wtedy lepiej rozumiem, skąd taka nie inna relacja się wzięła. Skąd taka opowieść o tym wydarzeniu miała miejsce, z czego ona wynikała. W co ci ludzie w cudzysłowie grali w historię? Jak oni o nią opowiadają? I to jest cały urok spotkania historyka o świadomości metodologicznej sporej z relacjami, z historią mówią. Jak ją sensownie wykorzystać? Jak uczynić z niej coś, co może zbudować moją przewagę, mnie jako badacza, w stosunku do innych, którzy nie mogą z takich relacji korzystać, bo ja ją jeszcze potrafię wywołać. Tylko muszę ją wywołać nie po to, żeby potwierdzić swoją tezę. Bo najczęściej jest tak, i tutaj metodolog z kolei buduje pewne ostrzeżenie, bo my najczęściej, nawet wtedy, kiedy ze sobą się spieramy, dyskutujemy, to poszukujemy argumentów wspierających nasze tezy, nie? Coś, co potwierdza. No bo nie, mam przewagę w dyskusji, tak? Dam jeden argument, drugi po kolei. I bardzo często te relacje są właśnie szukane po to, żeby jakby potwierdzić nasze hipotezy badawcze. Natomiast najciekawszy jest zupełnie inny proces. To jest falsyfikacja owej teorii, mojej interpretacji, mojej hipotezy. Ja muszę zastanowić się, a metodologia ten proces ma już opanowany od 1938 roku, od Logik der Forschung Karla Raimunda Poppera. Muszę, jeśli chcę być naukowcem, to muszę myśleć w kategoriach takich. A jeśli interpretacja moja jest dobra, jest właściwa, to co w świetle tej interpretacji byłoby wykluczone, nie mogłoby w ogóle istnieć. I szukam tego, co nie mogłoby istnieć, a nie tego, co potwierdza moją hipotezę. Czyli falsyfikuję interpretację. I metoda odpowiada w ten sposób. Okej, jak zbierasz relacje mówione, to zastanów się nie tylko, co one potwierdzają, ale co w świetle tego, co ci ludzie mówią, byłoby wykluczone, żeby zbadać wiarygodność tego punktu widzenia. To jest o wiele trudniejsze, ale to jest właśnie postawa naukowa. To jest postawa naukowa. I teraz można powiedzieć tak, jakby kończąc tą, żeby jakiś jeszcze przykład tutaj wam dać tego, w jaki sposób z tymi relacjami można byłoby pracować. Ja chcę powiedzieć tak, że kultura badająca nie jest neutralna wobec swojego przedmiotu badania. Nawet jeśli intencjonalnie stara się tak być. Nawet jeśli historyk mówi, okej, ja będę i deklaruję, że będę posługiwał się tylko i wyłącznie takimi relacjami, które będą neutralne z perspektywy przedmiotu badania. Otóż w badany świat wnosimy zazwyczaj, co niezwykle istotne, nasze przeświadczenia o tym, co istnieje. Nie bierzemy zazwyczaj pod rozwagę, jakie inne rodzaje istnienia zakładają nosiciele kultury
badany, którym, nad którym się pochylamy. Czy sądzą oni, że na przykład Bóg ma wpływ bezpośrednio na historię, czy nie? I co to znaczy, że On ma wpływ? Ktoś może uważać, że w każdym wydarzeniu historycznym przejawia się ingerencja opatrzności, nie? Były takie okresy, że tak uważamy. Jesteśmy Bożym Igrzyskiem jako Polska, jakby zapytał Norman Davis, czy nie jesteśmy? Czy dzieje się coś, co wymaga założenia takiej ingerencji, czy nie? Wszystko zależy od światoglądu. W ramach jednego światoglądu uznamy, że to jest realne. W ramach innego kompletnie nie. Zupełnie nie. I teraz chodzi mi o to, żebyśmy rozumieli, że historyk bardzo często dokonuje takiej imputacji kulturowej, wczytując coś swoim bohaterom, co jest kompletnie niemożliwe, żeby u nich to występowało, bo może wystąpić, ale w zupełnie innym okresie. Akurat nie tak dawno robiłem całą analizę głośnej pracy Gontarczyka i Centkiewicza, SBA Lech Wałęsa, w kategoriach metodologicznych czysto, jakby, żeby pokazać, gdzie mamy do czynienia jakby z silną metodologią, z pracą ze źródłem, a gdzie mamy imputację kulturową, gdzie mamy wmówienie. I otóż możemy zapytać, na ile Centkiewicz i Gontarczyk, czyli kultura badająca, dokonuje imputacji kulturowej bohaterowi swojej opowieści, czyli Lechowi Wałęsie, kultura badana. Na ile przenoszą własne i zapewne także późniejsze samego Wałęsa, ale już jako prezydenta, rozumienie tego, czym była współpraca z SB na postawę i decyzję robotnika na początku lat 70. Bo imputacja historyka polega na tym, że zna, wie, co było później, przenosi to na wiedzę wcześniejszą i w związku z tym dokonuje oglądu z tej perspektywy. Nie? Cała analiza, która jest zrobiona, jest typową imputacją kulturową. Otóż swego czasu, gdy to dokładnie analizowałem, to widać wyraźnie, że jest wpływ posiadanej wiedzy o tym, co zdarzyło się później i aktualnego systemu wartości na ocenę działań podejmowanych zanim tą wiedzę i tym systemem wartości się dysponowało. Wałęsa, podpisując coś tam, jak mówi, prawda, coś tam podpisał, podpisując coś tam, na początku lat 70. zapewne w ogóle nie miał świadomości znaczenia tego zdarzenia. W jego ówczesnym świecie miało ono mieć charakter przygodny, jakby nieistotny z perspektywy tego, czym ono stało się dla niego już, kiedy został prezydentem i próbował zacierać ślady, prawda? Cała analiza Gontarczyka i Centkiewicza jest znakomita, kiedy analizują zacieranie śladów przez Wałęsę i tu jest pełna poprawność metodologiczna. Natomiast kiedy przenoszą tę wiedzę na okres wcześniejszy i analizują postawy Wałęsy z lat 70., to jest to całkowicie ahistoryczne. Bo Wałęsa w jego ówczesnym oglądzie świata i w tym, co wiedział o tym świecie, nie dysponował ani wiedzą o SB, ani o tym, czym jest coś tam podpisanie, coś tam. Zupełnie. Na tym polega różnica w podejściu historyka. On nie może iść za autorem późniejszej relacji, lecz musi badać, jak to było w momencie, kiedy ta wiedza funkcjonowała. To tak jakbyśmy oczekiwali, że my dzisiaj będziemy równie mądrzy, jak za 20 lat będziemy. Albo żebyśmy stawiali się w sytuacji, czemu ja jako dziecko tego nie wiedziałem. Przecież nigdy w życiu nie poszedłem na historię, nie? Wybrałem co innego. Z perspektywy, załóżmy, rozumiemy. No? Jak można oceniać siebie wcześniejszego z perspektywy wiedzy, którą miałem wcześniej? To jest fałsz, to jest ahistoryzm. Gdy składam relacje wobec kogoś i gdy badam, stosunek do czasu jest niezwykle istotny.
kiedy on składa mi tą opowieść? Co on już wie? Jak ta opowieść wojewody z roku 91 zmieniła zupełnie punkt widzenia jego opowieści, którą w 87 roku złożył mojemu magistrantowi. Kompletnie. I nie to znaczy, że on jakby chciał to świadomie zafałszować. Nie. On był innym człowiekiem. Patrzył z tej perspektywy. Zupełnie co innego wydawało mu się istotne i godne tej opowieści. Co tam takie jakieś przygodne rzeczy, które się tam zdarzyły, o które wypytywali. On tutaj przypominał sobie wszystko, co było heroiczne w jego zachowaniu, prawda? A nie tą prozę, o którą student pytał w roku 87, bo on pisał o życiu kulturalnym jakby w obozie internowanych we Włodawie. Więc to były wydarzenia, które go w ogóle tam, powiedzmy, ten opowiada oczywiście. Natomiast potem heroizm jakby był dodany. Ale on, zakładam, dodawał go świadomie, bo tak się zaczął postrzegać, nie? Wałęsa lat 70., Wałęsa lat 80., Wałęsa prezydent i Wałęsa dzisiaj to różne osoby, mimo że ten sam bohater. Ale każdy musi być opowiedziany z innej perspektywy. Nie można unieważnić każdego z okresów. Trzeba iść tą drogą, jaką bieg wydarzeń. A historyk ma to jakby, to jest i plus, ale i minus, że on zna następstwa. Historyk powiada, 1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Ale nikt z ludzi żyjących 1 września 1939 roku nie wiedział, że wybuchła II wojna światowa. Tak jak nikt na przykład, odpukać, oby nie, nie powie, że Anschluss Krymu to jest początek III wojny światowej. Rozumiem? Ale nie wiemy. A być może post factum, oby nie, tak to jest postrzegane. Jak to wpływa na widzenie wydarzeń w sposób zasadniczy? Na relacje w sposób zasadniczy. Musimy mieć tego świadomość. Tyle, co metodolog, kulturoznawca może wam powiedzieć jakby o problemach związanych ze składaniem relacji. Reszta wyjdzie w rozmowie. Bardzo dziękuję. Jeśli są jakieś pytania, uwagi, to bardzo proszę. Profesor Andrzej Stępnik. Panie profesorze, uczestnicząc w wielu spotkaniach takich jak dzisiejsze, zauważam, że używa się zamiennie dwóch terminów. Historia mówiona i oral history. Czy pan profesor te terminy rozróżnia, czy traktuje je jako podobne, czy całkiem odmienne? Wszystko zależy jakby, i tak starałem się używać w określonym kontekście znaczeniu, mi ten kontekst nadawał sens tej wypowiedzi. Oczywiście mamy do czynienia z czymś takim, że jest dyscyplina pod nazwą historia mówiona już dzisiaj w Polsce, jako dyscyplina. Oral history jest jakby też dyscypliną, która taką nazwę ma przynajmniej od lat 70. w literaturze anglosaskiej, ale mamy do czynienia z przedmiotem tej dyscypliny, bo ta dyscyplina pracuje na określonym typie źródeł. To są źródła, które są relacjami dotyczącymi tego, co się komuś przydarzyło. I historia w tym sensie mówiona jest cholernie stara. No, znamy jakby całe kultury, gdzie nie ma żadnej tradycji pisanej. Tylko całe dzieje to jest jedno źródło opowiadane z pokolenia na pokolenie. Bardzo często tradycja rodzinna też taka była, prawda? W tradycji rodzinnej, zwłaszcza jakby dawniej, kiedy w tradycji rodzinnej opowiadano prawdziwą wersję historii, jak się mówiło, prawda? O tej urzędowej, akademickiej, czy tam podręcznikowej, czy szkolnej, dotyczących zwłaszcza wówczas historii najnowszej, czyli II Rzeczypospolitej, II wojny światowej, tego wszystkiego, to znaliśmy to z tradycji, prawda, ustnej. Z tradycji ustnej, opowiadanej w domu rodzinnym. I ja zawsze, jeśli mówię, to mówię o trzech rzeczach. Mówię o dyscyplinie, mówię o relacjach i mówię o samym źródle, czyli metodzie gromadzenia tych relacji.
Bo wszystkie te trzy rzeczy można nazwać historią mówioną bądź polarchistrzem. Ten zakres jest trzy jakby zakresy, trzy desygnaty są. Podobnie jak w terminie historia, prawda? Kiedy używam terminu historia, no to odnosi się do dziejów, do relacji o tych dziejach, do historiografii jako zespołu metod. I to wszystko jest historią. Więc historia mówiona jest nazwą dyscypliny, jest pewną metodą gromadzenia i też sposobem doświadczania przeszłości, o którym opowiadam. Obecnie. W kulturze człowieka od zarania. I zawsze historycy w jakimś sensie odnosili się do tej najbliższej współczesności. Tukidydes był historykiem najnowszym. Pracował na relacjach. Więc ten sam Machiavelli pisał historię współczesną. Pisał historię współczesną, czyli odnosi się do współczesności. W Niemczech mówi się o Zeitgeschichte, prawda? Czy Contemporary History w krajach anglosaskich. O tym, że to jest bezpośrednio to, co kiedy relacją towarzyszy jakby, czy narracji historycznej, historiograficznej, towarzyszy pamięć żyjących świata. Bo to jest najistotniejsza sytuacja, z którą mamy do czynienia. I to jest największa jakby presja, emocjonalna, niezwykle silna presja, która jest. Dzisiaj badania z zakresu neuroscience pokazują, że przeszłość jest cholernie emocjonalna. Niezwykle emocjonalna. I że tak naprawdę wcale nie zachowujemy się racjonalnie w stosunku do przeszłości. Że kompletnie my tego, oczywiście dalsze epoki zupełnie już racjonalne. Ale jeśli to dotyczy coś współczesności, tego naszego życia, to tylko emocje decydują. One są jakby podstawą. To się bada w oparciu o czasy reakcji. Czas reakcji to jest metoda, którą wprowadzono w latach 70. w Stanach. Ona dzisiaj jest używana na przykład do badania rozmaitych stereotypów i na przykład uprzedzeń społecznych. Nie? Polega to na tym, że mierzy się, w jakim czasie reagujemy na to, żeby połączyć na przykład pewną nazwę z wizerunkiem. Nie? Pojawia mi się zdjęcie, żeby być poprawnym politycznie, Afroamerykanina i podpis pod nim lekarz. No i teraz jak nie jestem uprzedzony, to mierzy mi się czas reakcji od kliknięcia. Neuroscience pokazuje tak, że jest różnica pomiędzy reakcją emocjonalną mózgu, a decyzją naciśnięcia 0,2 sekundy. Co innego deklaruje, a co innego mój mózg myśli. I ta różnica, ten interwał jest wskaźnikiem rzeczywistego poglądu. I teraz tak, jak pokazujemy sobie wcześniejsze epoki historyczne, wszystko co nie dotyczy mojego życia, to tak, to nie ma różnicy pomiędzy wiedzą a emocjami. Jak dotyczy to mojego życia? O cholery, mózg natychmiast, a co innego powiem poprawnie. Poprawnie powiem, bo mi wypada. Polityczna poprawność, kulturowa poprawność mi każe to sformułować, ale mój mózg mówi zupełnie co innego. A ja bym im pokazał, prawda? Niby racjonalnie myślę w takich kategoriach, ale przecież nigdy w życiu nie daruję Katynia. Rozumiem? Chociaż no, muszę zgadzić się, że dzisiaj no, warto rozmawiać. Ale emocja jest o wiele silniejsza. I ona jest w tym sensie, ona decyduje. Ona decyduje o moim zachowaniu. To tak jak kiedy mnie zapytają, kiedy wychodzę z lokalu wyborczego, na kogo głosowałem. 3/4 jakby nie powie prawdy. Nawet kiedy anonimowo składam relacje. Pojedźcie i próbujcie zbierać relacje, dawniej jak to wyglądało, na wsi, prawda? A po co on pyta? A może spis jakiś będzie, a może podatek, albo cokolwiek. Nie powiem nigdy w życiu, jakby na wszelki wypadek prawdy. Nawet do roku urodzenia się nie przyznam, bo może do wojska albo cokolwiek będzie, prawda? Założenie jest nieufne. Nie? I to jest typowa nieufność jakby wynikająca z samej sytuacji poznawczej, że ktoś mnie o coś pyta. Brak zaufania, brak tego kapitału społecznego jest bardzo silnie odczuwany. Więc badania te pokazują co właśnie?
Zupełnie inaczej. Kiedy rozmawiamy o historii starożytnej, o medialistyce, proszę bardzo, to jest tylko wiedza. Tak, rzeczywiście, prawda. Ale dotyczy to mojego życia, tego, co jest w tym zasięgu. Nie mam w ogóle zachowania racjonalnego. Kelleman dostał w 2002 roku Nagrodę Nobla. Daniel Kahneman. Przeczytajcie sobie znakomitą książkę Thinking Slow and Fast. Fast and Slow. Książka, która pokazuje, że całe myślenie, że jest coś takiego jak homo economicus racjonalny, jest kompletnie bzdurne. Bo my zachowujemy się jako konsumenci bardziej emocjonalnie. Również jak konsumenci pamięci. Kiedy odwołujemy się do tego, to emocje nami rządzą. Tak naprawdę, chociaż potem kultura nam każe jakby to zapanować nad tym. Ale pierwszy sygnał jest sygnałem emocjonalnym. I on może, zobacz, my w humanistyce przyjmujemy założenie o racjonalności. Ona jest podstawowa. Ale wiemy, że te odchylenia emocjonalne są wyjątkowe. I one decydują o tym, że tak naprawdę, jeśli coś nie jest opakowane w sposób atrakcyjny, również ta wiedza historyczna nie jest opakowana w sposób atrakcyjny, dzisiaj nie jest ehumanistyką, powiem jako człowiek, który uważa, że to jest pewna przyszłość, która jest, to nie ma szansy na zaistnienie. Po prostu nikt nie będzie czytał dysputu akademickich. Wy będziecie czytać? A, myślę, że niekoniecznie. Jakieś tam? Pewnie tam. Ale wtedy, kiedy on trafi do dyskursu publicznego, kiedy będziemy się na ten temat spierali, okej, okay, to budzi emocje. To budzi emocje. Słucham kolejnych pytań do uwag. Ja może, jeśli można. Jasne. Przedłużyć. Działa czy nie działa? Działa. Ja w takim razie, panie profesorze, dwie rzeczy. Pierwsza, zwróć pan uwagę na jedną sprawę, mianowicie taką, że to, co nie jest zwerbalizowane, tego nie ma. Ja bym się powiedział, że to, co jest zwizualizowane, dzisiaj tego nie ma. Tak? Czy to ciekawa praktyka jest taka nawet, że jeśli są relacje historii mówione, jest to tylko MP3 w postaci audio, ich popularność jest bardzo niska, prawda? Ale jeśli jest zapis wideo, bardzo chętnie się to ogląda, prawda? Bo to są różnego rodzaju reakcje, różne rodzaje sytuacje. To rzecz jedna. I rzecz druga, chciałbym zapytać o taki wątek etyczny relacji pomiędzy historykiem i świadkiem, powiedzmy, prawda? Bo tutaj na tej sali jakiś czas temu padły takie słowa jeden z historyków profesjonalnych, zresztą rozpoznawalnych, sformułował taki, znaczy opowiadał o swojej praktyce, prawda, jak to przesłuchiwał SBK-a i ten SBK w trakcie tego przesłuchania palpitacji serca dostał, prawie do zawału go doprowadził. I to było w takiej formule opowiadane niemalże, no, że to właściwie to tak go zbrałem po prostu, że był dumny z tego. Tak. I chciałem właśnie zapytać co pan już sądzi o granicach, tak? Znaczy dokąd można w cudzysłowie gnębić takiego świadka, nawet jeśli wiem, że był SBK-iem, prawda, czy kimś podłym zupełnie. To rzecz jedna. I rzecz druga, taka, to zwrócił uwagę na jakiś czas temu Antoni Dudek, to jest też ciekawa rzecz, to on akurat, ale to też wynikło z praktyki, prawda? Mianowicie coś takiego. Historyk idzie do rodziny, powiedzmy, prawda, osoby, o której pisze, tak? Ta rodzina go przyjmuje bardzo serdecznie, udostępnia mu wszystkie materiały, prawda, częstuje go herbatą, ciasteczkami, prawda, zaprzyjaźniają się niemalże, tak? No licząc na to, że to będzie piękna opowieść, tak? I okazuje się, że te dokumenty, które on ma, trochę co innego komunikują, prawda, i to nie jest piękna opowieść, okazuje się, że była współpraca na przykład i tak dalej, tak? I Dudek stwierdził coś takiego, że w takiej sytuacji lepiej chyba jest do tej rodziny nie iść, to znaczy nie nawiązywać tego typu relacji z prostego powodu, mianowicie takiego, że ponieważ pewna przyjaźń się zawiązuje, prawda, historyk włączy sobie autokontrolę, pewnych rzeczy nie napisze, tak, albo napisze inaczej, tak, zupełnie gładko, tak. I chciałem dodać komentarz właśnie z punktu widzenia pana profesora do takich spraw. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Znakomity problem. Na pierwsze pytanie odpowiem w ten sposób. Jeśli ja mówię o narretyzowaniu, to oczywiście rozumiem pod tym to, że to jest, dotyczy całej kultury multimedialnej. Że oczywiście, ja mogę powiedzieć tak, pierwotnie, zanim pojawił się tekst, to nasze doświadczenie jako ludzi, ale także ono występuje na poziomie stadnego życia zwierząt, jest doświadczenie multimedialne, czyli jest audiowizualne doświadczenie. Audiowizualne, ono jest podstawowe.
Nie werbalizacja językowa. Ale ono jest podstawowe. I to jest jasne. Potem się wytwarza jakby cała kwestia związana z językiem, a potem jakby z jego materialnym utrwaleniem. Ale zgodni jesteśmy i tutaj, to jeśli to było niejasne, to oczywiście natychmiast chcę, aby to zostało eksplicyte powiedziane. Tak, podstawowym doświadczeniem jest doświadczenie audiowizualne. Ono jest, nie da się zredukować do doświadczenia językowego, a odwrotnie się da. Natomiast niezwykle interesujący jest ten problem jakby etyczny, który by się pojawił. I powiem tak, czasami historyk być może za bardzo przywiązuje się do metafory, że jest sędzią śledczym. Bo jest taki ideał nauki historycznej jakby, że prawda, jestem tym tropicielem prawdy. Collingwood porównywał historyka do detektywa, do sędziego śledczego, który próbuje ustalić prawdę. Prawdę w kategoriach relacji między ludźmi. Bo prawda w tym ideale sprowadza się do tego, że ja wiem, kto zabił, kto na kogo doniósł. Nie? I większość oczywiście historyków IPN-owskich pracuje w kategoriach w tego ideału nauki. Bo dla nich prawdą to znaczy kto na kogo, albo kto kogo, kto na kogo. Nie szukają czegoś, nie ma tam żadnej gramatyki, prawda? Operowania na poziomie gramatyki, jest operowanie na poziomie zdarzeń zachodzących pomiędzy pojedynczymi osobami. I historia jest tego typu historią zdarzeniową, opowiedzianą w kategoriach zdarzeniowych. No i oczywiście jak historyk poczuje się, że jest sędzią śledczym, prawda, no to tym bardziej, kiedy jest w pozycji takiej, która mu nic nie zagraża, bo tamten człowiek to już, prawda, no jest przeszłością, bo jest esbecją, myśli, że już do esbecji nie ma powtórzenia, nie wróci ta esbecja, w związku z tym ustawiam się w pozycji takiej, prawda, go będę przyciskał, żeby maksymalnie dużo mi powiedział. No i myślę, że ktoś, kto taką postawę zademonstrował, to właśnie był zwolennikiem i tego ideału, i równocześnie w cudzysłowie komfortowej sytuacji historyka, który ma tą przewagę nad świadkiem historii, że właśnie go ustawia w pozycji podwładnego, od którego próbuje wyciągnąć relację. Czym innym jest problem jakby dochodzenia do wiedzy historycznej i znów zaprzyjaźnienia się z autorem relacji. Jak doskonale wiemy, ta pozycja historyka, który gromadzi relacje, nie jest neutralna w stosunku do samego procesu badawczego. Historyk, który gromadzi relacje i nie posługuje się kwestionariuszem, ale osobowo wchodzi w relacje, to wejście osobowe w relacje z drugim człowiekiem jest zawsze, już od czasów filozofii dramatu Tischnera, opisane dokładnie jako relacja, która wzajemnie na siebie wpływa. Może wpływać jakby mobilizująco, ale też deformująco. Bardzo silnie deformująco. I trzeba mieć jakby tą świadomość. Dobra praktyka w tym względzie jest taka, że wyraźnie się oddziela to, co prywatne, od tego, co naukowe. Co jest jakby wynikiem procesu gromadzenia relacji. Jeśli ktoś gromadzi relacje, to niedobrą jest sytuacją, jeśli na tych samych relacjach pracuje. Nie jest to dobra sytuacja. Bo jeśli je zgromadziłem, to bardzo często właśnie mam świadomość tego, że te relacje powstały w określonych okolicznościach i one pewnie by nie powstały, albo powstałyby być może inne, gdyby był inny sposób zadawania pytań. Nie? Zwłaszcza wtedy, kiedy te pytania są w sposób czasem tendencyjny stawiane. Nie? Można postawić tak pytanie, że nie ma prostej na nie odpowiedzi. Nie? Od czasów serialu telewizyjnego 007, tak, zgłoś się, pytanie, czy przestał pan brać łapówki?
No jak na to pytanie odpowiedzieć? Tak albo nie, prawda? Powiem tak, no to znaczy, że brałem. Powiem nie, to znaczy, że w dalszym ciągu biorę, prawda? Więc pytanie odpowiednio zadane powoduje sytuację taką, że jestem w sytuacji, gdzie żadna z odpowiedzi nie oddaje właściwego stanu, a zmusza mnie do podjęcia gry, co nie jest dobrą sytuacją. Więc ja powiem tak, historycy dawni używali określenia takiego, że dobrze jest mieć dystans do własnego przedmiotu poznania. Powiada się tak, jeśli dobrze jest, że zajmie się tym młody historyk, który jakby bezpośrednio nie żył w tej epoce, nie doświadczał tego, bo być może nasz punkt widzenia, nasz jako nosicieli prawdy historycznej, bo myśmy ją doświadczali, wcale nie pomaga, a może przeszkadzać badaczom, prawda? I bardzo często mówimy tak, dobrze, żeby tym tematem zajęli się dopiero doktoranci. Dobrze, żeby doktorant napisał historię UMCS na przykład, bo historyk, który ją przeżył bezpośrednio, nie ma dystansu do niej. Doskonale wiemy, jakby z doświadczenia kolegi profesora Wieliczki, że nie był w stanie jakby napisać tej historii, chociaż zmagał się z nią 5 lat, ale jaką prawdę opowiedzieć? Czyją prawdę? Tu miał problem. Dzisiejsi młodzi badacze biorą sobie to na warsztat i traktują to jako po prostu zwykły przedmiot badania. Zbierają relacje, sam byłem przedmiotem zbierania relacji, prawda? Kiedy pojawi się doktorant, który właśnie chce prawdę tą jedną. I ja oczywiście, mnie się wydaje, że to jest prawda, ale mam świadomość jako kulturoznawca, nie? Że to jest pewna gramatyka, którą opowiadam, prawda? Że opowiadam pewną wizję, która okej, ma moją prawdę subiektywną, którą noszę, ale ona nie jest rzeczywistością. Ale nie jest rzeczywistością. Jeśli myślę, że jest rzeczywistością, no to zupełnie nie rozumie złożoności zjawiska, nie? Właśnie my mamy pełno nosicieli jednej prawdy historycznej, nie? Pojawiają się politycy, którzy oni znają tą prawdę, jedyną. My doskonale wiemy, że to jest takie jak z kiwaniem głową, że nie ma jednej prawdy. Są rozmaite punkty widzenia. I te punkty widzenia trzeba pokazywać, bo relacja jest zapisem czyjegoś indywidualnego, ale też wspólnotowego, jakiejś grupy sposobu widzenia. Ona jest bardzo ważna, żeby ją pokazać, ale ona nie jest tą prawdą. Więc etyczny problem jest olbrzymi, jak w każdych badaniach nad zachowaniami ludzi. Bo my jesteśmy w takiej sytuacji, że badamy człowieka, prawda? I zdystansowanie się do tego przedmiotu jest trudne. Jest trudne. Lepiej ja bym radził tak, jakby kto inny gromadzi relacje, kto inny prowadzi na nich badania. Wolałbym tą sytuację niż taką, że wchodzę po to, żeby wyciągnąć materiały, prawda? Zaprzyjaźniam się, a następnie jest problem, bo powiadam tak, nie? No co zrobić? Powiedzieć jaką prawdę? Dzisiaj, kiedy to jest sytuacja, bo historyk najnowszy jest właściwie jakby pracuje metodą reportażu, można powiedzieć. I kazus Kapucińskiego jest kazusem właśnie na ile można fikcyjnie wprowadzać pewne rzeczy. Przy ugał równo. Dzisiaj wiadomo, że ostatnio była analiza wojny futbolowej. Okazało się, że główna bohaterka, prawda, która niby popełniła samobójstwo, oglądając mecz między Hondurasem a Salwadorem i którą chowali w orszakach, w ogóle nie istniała. I gazeta, która niby on się powołał na źródło, w ogóle nie istniała. Ale prawda jest jednoznaczna. Wszyscy mówią, że nikt lepiej tej wojny futbolowej nie opisał. Chociaż ugał równo. Wiemy, że popełniał jakby wiele tego rzeczy, chociaż od reportażysty się tego nie wymaga. Że tak najbardziej bardziej był pisarzem niż reportażystą. Historyk jest bardzo często w takiej sytuacji. Nie? To jest paradoks prawdy historycznej. Paradoks prawdy historycznej polegający na tym, że normalnie w logice jest tak, że jeśli koniunkcja zdań jest wtedy prawdziwa, jeśli każde pojedyncze zdanie jest prawdziwe, a w narracji historycznej niekoniecznie. Mogę budować narrację, która będzie zawierała wiele błędów faktograficznych, ale ona całościowo jest prawdziwa. A mogę zbudować z samych zdań prawdziwych opowieść, samych zdań prawdziwych, a ta opowieść będzie jawnie fałszywa. To był kazus Urbana,
rzecznika rządu, prawda, w czasach stanu wojennego, który wychodził z komentarzami po wiadomościach i podawał wszystkie informacje prawdziwe. Na żadnym kłamstwie tego typu pytania nie można go złapać. Ale obraz całości był tak fałszywy, że człowiek by go, prawda, po latach jak go widzi, to emocje przeżywa, prawda, w dalszym ciągu reaguje nie wiedzą, czy emocjami, jak patrzy na tą twarz. Ale jego jakby metoda pracy polegała na tym, że każda pojedyncza informacja była prawdziwa. Więc w historii my mamy do czynienia z takimi sytuacjami. Więc to też trzeba jakby mieć świadomość tego, że to jest konstrukcja. Bo to jest konstrukcja. Okej? Okay? Bardzo proszę, panie profesorze. Panie profesorze, ja chciałbym kontynuować. Właściwie mówił pan profesor o prawdzie, kwestia prawdy w historii, ale już właściwie dużo pan profesor powiedział, ale mimo wszystko postanowiłem zapytać. Czy w ogóle w związku z tym w badaniach w relacji, wszelkich typów relacji, można dociec w ogóle prawdy, czy prawda jest z zasady nie do uzyskania? I druga kwestia, jeśli już jestem przy głosie, bardzo szersza, ale jednak postaram się w miarę krótko powiedzieć, wypowiedzieć, zapytać, czy historyk jest do końca uwikłany w kulturę, czy nie może stanąć ponad kulturą? Przecież świat, ludzkość, historycy to wiedzą świetnie, jest zbudowana z szereg kultur, z cywilizacji. I historyk wydaje się, to jest może stare arystotelesowskie podejście do badania, do obiektu, musi być zewnętrznym, czy powinien być zewnętrznym, albo przynajmniej taką konstrukcję można przyjąć, zewnętrznym podmiotem, który w zasadzie to, co zostało wytworzone w społeczności ludzkiej, jest w stanie zobiektywizować. To znaczy historyk, na przykład Polak, może przebadać kulturę japońską, pozna mechanizmy, czy kulturę nawet narodów afrykańskich. To znaczy wydaje mi się, że zachowanie, zatrzymanie się na poziomie kultury ogranicza badania historyka, ogranicza historyka w jego poznawczym akcie historycznym, nazwijmy to tak. Jest to zatrzymanie się na pewnym poziomie. Kultura jest też narzędziem poznawczym, tak jak każde inne narzędzie, więc zatrzymanie się na poziomie narzędzia jest pewnym ograniczeniem historyka. To jest drugie pytanie, bardziej filozoficzne. Bardzo ciekawe pytanie. Bardzo proszę. Więc pierwsza kwestia jest taka, gdzie i kiedy możemy mówić o prawdzie historycznej? Ja powiem tak, przy relacjach, o których rozmawiamy, to mogę badać zgodność relacji ze standardem kulturowym tej wspólnoty, w ramach której relacja powstała. Nie odnoszę do samego wydarzenia, bo nie mogę z tym wydarzeniem, nie mam do niego dostępu. Mogę tylko zderzyć je z innymi relacjami, które zostały wytworzone i zapytać o to, jaka jest zgodność z tym standardem kulturowym, który w ramach wspólnoty był obecny i dawał taki, a nie inny światogląd. Bo panie profesorze, prawda Putina jest prawdą. Prawda Majdanu jest prawdą dotyczącą tych samych wydarzeń. A która prawda dla pana profesora byłaby jakby jedyną obowiązującą? Nie może pan powiedzieć, że jedna bądź druga. Każdy to są punkty widzenia. Więc tu miejmy świadomość czegoś takiego, bo my żyjemy i działamy zawsze w kulturze głęboko zanurzeni. I nie ma życia poza kulturą. Oczywiście ta kultura jest ogromnie zróżnicowana w danym momencie i historycznie, jak patrzę, to jedne kultury zastępują drugie. I teraz jak trzeba rozumieć rolę historyka? Historyk próbuje zrozumieć te kultury, które żyły przed nim i próbuje do nich dotrzeć poznawczo. Może docierać poznawczo poprzez to, że rejestruje tylko i wyłącznie znów posunięcia figur na szachownicy, czyli wydarzenia, a może próbować zrozumieć, w co oni grali. Czyli zrozumieć reguły, które sterują na przykład działaniami politycznymi, dyplomatycznymi w tym okresie, którym się zajmuje. Próbuje zrekonstruować nie konkretne wydarzenia, tylko co
to, co jest ponad nimi, a co, czego one są manifestacją, przejawem, działaniem. Na tym polega, co jest właściwym przedmiotem. Jedni będą tylko i wyłącznie rejestrowali same wydarzenia i będą mówili tak, aha, dobrze, jeśli mi się uda ustalić, zajmuję się powiedzmy danym powiatem w okresie i w związku z tym wszystkie wydarzenia, które miały miejsce, które mi się uda ustalić, super, to mam pewną wiedzę. To jest wiedza na poziomie zdarzeń, ale nie na poziomie gramatyki. Skąd te zdarzenia wynikają? Bo dla mnie podstawą myślenia jest ta, dlaczego ludzie działali tak, a nie inaczej? Dlaczego jedni odnosili sukces, a inni porażki? Dlaczego się komuś coś udało, a innemu nie? Ja próbuję to zrozumieć. Nauka zaczyna się w momencie, kiedy stawiam pytanie dlaczego. To jest pytanie istotne. Nie ćwiczę pamięć, bo dzisiaj żaden historyk nie wygra z twardym dyskiem. Twardy dysk ma większą pamięć i szybszą i sprawniejszą niż my. Ale przepraszam, nie zada pan profesor komputerowi pytania, a dlaczego? Bo będzie bezradny. Natomiast kiedy stawiam pytanie dlaczego, wow, to muszę pogłówkować, muszę zrozumieć. I teraz powracam do tego, czy mogę zostać badaczem Japonii, będąc jasne, tylko że ja muszę zapomnieć o swojej kulturze, a nauczyć się tamtej. To muszę być w sytuacji takiej, że muszę... Jest szokujący, jeśli ktoś mi mówi na przykład, że zajmuje się historią Żydów, a nie zna jidysz. No, prawda? Ale on będzie badał historię Żydów, mówił, bo taki dostał temat pracy doktorskiej. No to jest... Jego promotor jest idiotą. Przepraszam, jakby z szacunkiem dla wszystkich promotorów. Ale ktoś, kto uważa, że jest w stanie zrozumieć kulturę, nie znając języka, ja muszę się nauczyć tej kultury. Muszę się jej nauczyć, muszę zrozumieć, bo inaczej... Panie profesor... Bo... No dobrze, wszystko się to... Pan profesor potwierdza tezę, że właśnie historyk może wyjść poza świat swojej kultury. Jasne. I w związku z tym, to co... Tezę, którą postawiłem teraz, że w pierwszym pytaniu, że historyk w istocie może być poza światem swojej kultury, bada szereg kultur, a w związku z tym jest bytem czy podmiotem badawczym stojącym, mówiąc są trochę potocznie, ponad światem kultury. Nie. Nauczy się gramatyki z kultury japońskiej, czy przebada ją, pozna, czyli jest, generalnie rzecz biorąc, na dany stan wiedzy zobiektywizuje swój pogląd w paradygmacie tamtej kultury. W związku z tym zmierza tylko do tego, że w jakimś zakresie pan profesor potwierdził tą wypowiedź, swoją wypowiedzią, że historyk jest podmiotem badawczym wykorzystującym kulturę jako narzędzie, a nie tylko tworem kultury. Jeśli historyk ma świadomość, że tak naprawdę jego praca jest spotkanie z rozmaitymi kulturami, które musi się nauczyć i musi umieć... I to jest oczywiste. Musi umieć przekładać jedną kulturę na drugą. Tak, super. Tak, to jest oczywiste. Oczywiście. To jest oczywiste. Mówimy o klasycznym badaczu historycznym, historyku, który zna swój warsztat i a to warsztat to zupełnie nie ma nic z tym wspólnego. Zna metodę badawczą i tak dalej. I na przykład dochodzi do tego, co pan tu mówi, poznaje grę w szachy w najwyższym stopniu. Zna ten, ale wtedy on tworzy zupełnie w pewnym sensie nową jakość wychodzącą poza dotychczasowy stan kultury, z której wytwarza się, w której funkcjonuje. Nie, to znaczy on jakby, jeśli jest mądry, to ma jakby sytuację, panie profesorze, tak. Ja powiem, żeby zobrazować to. Powiedzmy. Przepraszam, ale to tak... Bardzo ciekawie, to jest ciekawy wątek, więc warto go rozwinąć. Właśnie to, co jest najpiękniejsze w zawodzie historyka, w moim przekonaniu, to jest to, że jeśli on zrozumie coś takiego, że oto, stykając się z ludźmi, którzy żyli w przeszłości, starając się zrozumieć ich zachowania, nie ma monopolu na to, że on swoją kulturę badającą wniesie tam, tylko spróbuje zrekonstruować. Staje się jakby takim antropologiem, który przenosi się w czasie, ma zdolność przenoszenia się w czasie, w cudzysłowie, uczenia się tamtej kultury, zrozumienia sensu, znaczenia każdego. I im ma bogatszy ten świat swój wewnętrzny, tym lepiej może zinterpretować rozmaite kultury. To jest, panie profesorze, tak samo, jakby pan próbował
opowiedzieć komuś o smakach kuchni śródziemnomorskiej, a on całe życie jadł schabowego, kapusty i pił do tego set. I tak mniej więcej jego sposób odżywiania się wygląda przez całe życie. I może pan się ograniczyć do tego, że będzie pan tylko i wyłącznie poruszał się w obrębie praktyki kulinarnej, monokulturowej, nie? Albo będę jadł tylko McDonald's całe życie. Nie? No będę jadł, w McDonaldzie się odżywiał. Proste, prawda? Jasne. Ale jak opowiedzieć o bogactwie tego, co jest w świecie kulinarnym, co może się wydarzyć? I istota mojego myślenia o historyku jest taka. Otwórz się na rozmaite kuchnie. Smakuj z każdej i umiej dobierać jakby właściwie do tego, bo paradygmaty historiograficzne to nic innego jak kuchnia. No więc to jest podstawowa zasada dobrego historyka, uważam. Tak, oczywiście. I wtedy nie ma... I wtedy ja bym powiedział, ja wiem, że nie ma monopolu, jestem bardziej skromny, nie próbuję rozliczać ludzi w przeszłości, że jestem taki mądry, bo znam następstwa, bo ja dzisiaj, kiedy sam działam, to nie mam pojęcia, jak się to... Tylko próbuję zrozumieć działającego człowieka w sytuacjach, który on jest. A on jest w sytuacji takiej, że musi podejmować decyzje i musi działać. A nie wie, co się wydarzy. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Jeszcze coś? Bardzo proszę. Znaczy, chciałbym zapytać o taką kwestię, mianowicie na ile jest możliwe manipulowanie, prawda? Znając kontekst kulturowy, prawda? I historyk podaje zupełnie inne fakty niż z tego wynikają. Mhm. Więc chociażby ten przywołany przez pana profesora przykład Katynia, prawda? Gdzie no, pewne autorytety mówiły, że no, w Katyniu strzelali Niemcy. Jasne. No, teraz odżyło to przecież znów, jakby powtórzyli imperialiści rosyjscy w tej chwili. I na ile jest to szkodliwe, bo później właśnie no, powiedzmy ten przywołany profesor no, cieszy się jakimś autorytetem i osoby nieznające prawda, dokładnie faktów powołują się na jego autorytet, prawda? Bo no, przecież tak pan profesor mówi, więc to jest prawda. No z tym mamy oczywiście ogromny problem, bo to jest problem wiarygodności środowiska historycznego równocześnie, tego, że środowisko firmowało swoimi nazwiskami bardzo wiele rozmaitych rzeczy. I tego, że historia można używać jako skutecznego narzędzia wpływania na reakcje społeczne, zachowania społeczne. Proszę zwrócić uwagę, że są tego typu instytuty badawcze, głównie wojskowe w Stanach, które świadomie posługują się i badają skuteczność posługiwania się określoną świadomością historyczną po to, by wywołać określone reakcje społeczne narodów. Przecież to, co działo się i przygotowanie do inwazji Krymu było cały czas pracą na świadomości historycznej, na imperialnej świadomości historycznej, żeby uzyskać jakby akceptację do tego. Po co Putinowi 10% skoczyły wskaźniki? To jest jakby dowód na to, że wpisał się w sposób myślenia społeczny, który był potrzebny do tego, żeby rozwiązać jego problemy wewnętrzne. Jaki ma problem najważniejszy? Koniec ery gazu i ropy. Koniec. W sytuacji takiej, jeśli będzie Unia Transatlantycka, i będzie można korzystać w Europie bezcłowo z gazu łupkowego, to kończy się cała potęga Rosji. I to jest główny problem. Kończy się tam wszystkie problemy gospodarcze. Więc co trzeba zrobić? No zagrać euroazjatycką kartę. Zbudować cokolwiek. I wtedy się sięga po działania, które wywołują określone reakcje społeczne. Bo można liczyć, bo mamy to rozpoznane. Po co gra się na świadomości historycznej? A po co komuś jest jakby granie na świadomości katastrofy czy czegokolwiek innego? No po to, bo wywiązuje to określone reakcje społeczne. I wtedy mam określone zachowania, które dla mnie są cenne. Używam historii po to, żeby wywołać określone nastawienia społeczne. I funkcja historii socjotechniczna jest ogromna. Instytuty wojskowe to badają świetnie. I oczywiście jest to stosowane w tym momencie. Bo dlaczego? Bo budzi emocje. I przecież nie będą się kłócili, prawda, o średniowiecze. Tylko będą się kłócili o coś, co będzie bezpośrednio ich dotykało. Bo to zmobilizuje. Więc tu mamy do czynienia ze świadomym budowaniem. Świadomym budowaniem, posługiwaniem się. I oczywiście zawsze znajdą się historycy, którzy, prawda, podpiszą się pod daną tezę. Tym bardziej, że zawsze w
właśnie w takim rozumieniu, nie falsyfikowalności teorii, tylko szukania argumentów, to zawsze znajdę źródła, które to potwierdzą. Prawo. I zawsze znajdzie się ktoś, w czyjej obronie praw człowieka, praw narodu, praw języka mogę wystąpić. Nie? Nieraz w historii tą kartą się grało. Więc to jest jakby granie kartą historii po to, żeby wywołać określone reakcje. Dzisiaj, tu i teraz i legitymizować swoje prawa do. Więc miejmy świadomość, że za każdym razem, gdy mówimy o wiedzy historycznej, to ona funkcjonuje jako element budujący to, co dzisiaj się nazywa kapitałem społecznym, a dawniej nazywało się jakby siłą spajającą daną wspólnotę. I w tym momencie, jeśli to jest historia, super, mogę się do niej odwołać, nie? I na tym polega, że wtedy się do niej odwołuje, ludzie reagują właśnie pozytywnie na to i popycham ich w tym kierunku, grając na emocje. Nie na wiedzy, lecz na emocje. To jest tak istotne. Historia ma ogromną siłę emocjonalną działania. Ogromną. I to jest neuroscience jakby to znakomicie twardo potwierdził, bo neuroscience to są jakby badania, wiecie, EKG na mózgu. Zakłada się czepki na głowę i bada się reakcje. Niezależnie od tego, co my deklarujemy. Bo one pokazują, co nas mózg myśli w danym momencie. Kiedy puszczam reklamę, to analizuję sekunda po sekundzie, co mój mózg myśli. Nie co ja myślę świadomie i co deklaruję, lecz co mój mózg na co reaguje. I w związku z tym, jeśli puszcza się zdjęcia i wszystkie inne rzeczy, czy jakby, które odwołują się jakby do dawnych epok, w ogóle żadnego odchylenia. Spokojniutko, wszystko w porządku. A jak zagram kartą, która dotyczy mojej żywej historii, wow! Natychmiast. Nie? Natychmiast. Więc to jest coś, co socjotechnicznie wykorzystuje się od lat w polityce. Polityka historyczna w wydaniu nie historiograficznym, ale w wydaniu właśnie jako instrument prowadzenia polityki, to jest właśnie to. Po co się odwołuje jakby do określonej przeszłości? No po to, żeby zmobilizować ludzi do działania. Po co się gra tą kartą? Przecież nie chodzi o podmiotowe traktowanie historyków i historii. To jest najmniej ważne. Prawda historyczna jest najmniej skuteczna. Natomiast polityka historyczna określona, ideologia, tu się rozlicza ze skuteczności. Z prawdy? Zgadzam się, tak. Co to ma znaczenie prawdy? Ale czy ona jest skuteczna? Mierzy się efektywność skutecznością. W cudzysłowie zakupu. Bo to, czy tę prawdę kupiłem historycznie? Tak jak idę jako konsument, prawda? I reklama dobrze zadziałała, kiedy wzrasta sprzedaż danego artykułu. Wow, mówię, jak fantastycznie napędziło mi kasę. To jak napędziło politykom to właśnie, że na nich zagłosowaliśmy, a oni grali określoną kartę historyczną. I grają. Czy można prosić właśnie, panie profesorze, bardzo ciekawie tę kwestię pan poruszył. Właśnie jak według pana, jak można zdefiniować, określić właśnie, czym jest polityka historyczna w takim bardziej ułożonym... Instrumentalnym wykorzystaniem historii do bieżących rozgrywek politycznych. No, z tym jest problem. Niektórzy właśnie różnie interpretują, a pana profesora jest bardzo interesujący. Tylko, bo czym innym jest w historiografii pojęcie polityki? No to nikogo nie interesuje historiografia tak naprawdę. Interesuje tylko i wyłącznie jakby użycie skuteczne do osiągnięcia bieżącego celu politycznego. I po to się odwołujemy jakby do przeszłości, bo widzimy, że ona budzi emocje. I tylko i wyłącznie wybieramy takie wydarzenia, które biorą emocje. Jak one przestaje być emocjonalne, to przestaje być interesujące z punktu widzenia polityki historycznej. Więc tylko i wyłącznie to, prawda? Reszta to co ma znaczenie. Tylko to przynależy do polityki, kto rzeczywiście budzi emocje w danym momencie. Więc pierwsza to jest definicja jakby tak, najprostsza, ale najbardziej skuteczna. Czyli panie profesorze, historyk obiektywny to nieemocjonalny? Trzeba odróżnić jakby tak, to prawda. Czy odróżnić poziom wiedzy od emocji historycznych. Dlatego ja cały czas tym pojęciem operuję. Potoczna wiedza historyczna to jest emocjonalna. Naukowa zawiesza emocje. I to jest różnica. Kiedy my sobie jakby potocznie plotkujemy na nasz temat, to jest pełno emocji, nie? Ale nie staram się tego weryfikować. Ktoś mi o panu powiedział rozmaite rzeczy, nie?
No dobra, no prawda, czy ja to sprawdzam? Po cholerę, emocjonalnie fajnie brzmi, nie? Łatwo to wygrać. Nie weryfikuję. Natomiast kiedy przyjmuję postawę naukową, natychmiast zawieszam prawomocność tego, co mi o panu opowiedziano, bo próbuję to zbadać i powiem tak. Chcę wiedzieć naprawdę, kim jest pan człowiek. Nie? My poruszamy się pomiędzy emocjami i między nauką. Krytyczne myślenie to ja zawieszam jakby prawomocność emocji. Emocje nie grają. Nie? Ktoś mi się podoba, ktoś nie. Uśmiecham się. Gram na emocjach. Gram na emocjach. Ale to jest tylko i wyłącznie ten etap. Więc kiedy już myślę w kategoriach naukowych, okej, to ja muszę tą wiedzę potoczną, która jest zawarta, zawiesić jej prawomocność. Ja muszę przekroczyć ten próg. Pójść w kierunku owej gramatyki, jak ja mówię. Co jest trudniejsze oczywiście, bo najłatwiej pisać pod emocje, nie? Wtedy najprościej. Wtedy mogę liczyć, prawda, że po każdej parafii sprzedam książkę, trzecie wydanie S.B. Lechmańsa, nie? Trzecią wersję. No, kasa jest kasą. Więc mogę to sprzedać, bo na to jest publika. Ale to nie ma nic wspólnego z wiedzą naukową, nie? Doskonale wiem. W pierwszym pracy jest bardzo duża część naukowej, w pozostałych nie ma nic, jak jest tylko pod zamówienie pisane. Nie? Więc to jest rodzaj, przepraszam pani, prostytucji naukowej. Ja to uważam, bo dla mnie to jest jakby, no, pisanie pod zamówienie jest rodzajem jakby takim. Już jest nauka. Tak, no więc dlatego mówię, to jest rodzaj, prawda, no, sprzeciwienia się temu, co jest istotą zawodu jakby, czyli dystansowania się wobec tego. Natomiast jeśli widzę, że jest zapotrzebowanie, no okej, no to mogę to zrobić, no, prawda, bo... Ale to... No byli tacy ekonomiści, prawda, którzy pisali wszystko ostatnio. Przez kilkadziesiąt lat próbowano nam nauczać ekonomii politycznej i socjalizmu. I w teorii to była najlepsza gospodarka. Wszystko się zgadzało, tylko że było całkowicie niezgodne z rzeczywistością. Ale kogo to obchodziło? Sama doktryna była, prawda, poprawna. Nie? Poprawna doktryna. No więc podobnie tutaj. Poprawność polityczna, historyczna jest, prawda? Słuszność jest, my mamy rację. Więc tą racją idziemy na sztandarach. No i Krym jest nasz. No i zobaczymy, co zrobią, prawda? Jak się będą zachować. Nie? Czy będzie drugie Monachium, czy nie będzie. Okaże się, że mamy Chamberlainów w nowym wydaniu, czy nie? A jak pan profesor sądzi, pociągnę pana profesora tak za język niespotocznie. A ja buduję alternatywne scenariusze, panie profesor. Dlatego, bo na tym to polega. Żeby zrozumieć to, co się stanie, to trzeba posługiwać się, jakby budować alternatywne scenariusze. Bo to jest zawsze tak. Kiedy my działamy, to działamy, kiedy pan profesor zastanawia się nad swoją karierą naukową, to ma pan pewne alternatywne możliwości, czym się zajmować. I bierze pan pod uwagę albo to, albo to, albo to. Myśli pan, powiedzmy, jaki będzie rezultat każdego z nich. Tak jest działanie. W każdym. Więc żebym zrozumiał to, co się faktycznie dokonało, nauczać się gdybać jako historyk. Nie bójcie się gdybać. Gdybanie jest bardzo mądre. Kiedyś było zakazane. Tak? No, zakazane przez głupich, przez tych, którzy jakby wierzyli w historię jako prawdę ewangeliczną, nie? Którą trzeba zapamiętać i tyle. Natomiast to jest najciekawsze. Bo dlaczego jest to najciekawsze? Najciekawsze jest dlatego, że my wtedy zestawiamy to, co się faktycznie dokonało, z tym, jakim kierunku to mogło przebiegać. I tylko poprzez porównanie tego, to, co się faktycznie zdarzyło, ma sens. Tylko muszę budować realistyczne modele, nie? Realistyczne modele alternatywne. Ja dzisiaj mogę przewidzieć, pokazać 3-4 ścieżki, które mogą mieć miejsce. Jedna z nich się zrealizuje. Ale żeby zrozumieć tą, która się zrealizowała, trzeba wiedzieć, jakie były wybory. Przed którymi ludzie faktycznie stanęli. Nikt dzisiaj pewnie z przywódców powstania, gdyby wiedział warszawskiego, czym ono się skończy, podjąłby decyzję. Jestem przekonany, że olbrzymie byłyby kłopoty. Gdybym miał już tą wiedzę, a historyk jest niby bardzo mądry, bo on wie, co się stało, więc mu łatwo ocenić. Tylko że ci ludzie nie wiedzieli. Nie wiedzieli. A my musimy opowiadać z perspektywy działającego człowieka, a nie z perspektywy historyka. Bo historyk lubi się wymądrzeć, a nie ma do tego prawa. Bo tylko ci ludzie, którzy działają realnie. Oni dzisiaj mają problem.
Co zrobić? Jaką taktykę, co zrobić w tej sytuacji? Jak się ma zachować każdy z tych bohaterów? Jaceniuk jako szef rządu. Co ma zrobić w tym momencie? Jak reagować na to? Co się dzieje? No i to jest jakby, oczywiście można odwołać się do doświadczeń historycznych, prawda? Do czego one doprowadziły? One pomagają. One, no tak, no bo one pomagają równocześnie, bo trzeba powiedzieć ludziom, a popatrzcie, jakie scenariusze zostały zrealizowane, jeśli nie podjęto określonych działań. I to jest jakby ta mądrość historyczna, która wynika jakby z znajomości case'ów, czyli dlaczego ktoś odniósł sukces, a ktoś odniósł porażkę. Historia niczego nie nauczyła współczesnych polityków? To znaczy... Odnosi do sytuacji właśnie na Ukrainie? To się okaże, czy nauczyła, czy nie, po tym, jak będą reagować na tą sytuację. Można powiedzieć tak, że trzeba analizować tą sytuację z rozmaitych punktów widzenia, czyli patrzeć z perspektywy Majdanu, z perspektywy Kremla, z perspektywy Berlina, z perspektywy Waszyngtonu, czy z perspektywy Warszawy. To są rozmaite punkty widzenia. Każdy ma swoje interesy, które próbuje tutaj jakby rozegrać. I teraz opowieść historyczna to jest opowieść z rozmaitych punktów widzenia. Analiza tego, co nas czeka, czy ta wiedza historyczna pomaga nam zrozumieć, wtedy, kiedy potrafimy zbudować alternatywne możliwości, pokazać, w jakim kierunku to miałby szansę się potoczyć i co trzeba byłoby wykonać, żeby w takim, a nie innym rezultacie osiągnąć. To jest istotne. Jeśli pan mnie pyta jakby o możliwą reakcję, no to pan trochę wcześniej. Ja powiedziałem, że podstawą dla mnie jakby całej decyzji, która za tym stoi, jest uświadomienie sobie tego, że pora przewagi gospodarczej wynikającej z tego, że surowce były podstawą potęgi Rosji, do świadomości Putina doszła, że to jest era, która się kończy. Że nie ma tego typu możliwości, że nie da się dyktować warunków tylko i wyłącznie poprzez to, że ma się ropę i gaz. I że to, ten monopol się kończy. Jak się kończy ten monopol, to powoduje automatycznie ogromne trudności gospodarcze wewnątrz Rosji. Bo jest ta gospodarka całkowicie niezmodernizowana. I mówię o armii, o wszystkich innych rzeczach. Okay. Więc powstają problemy wewnętrzne. Jak powstają problemy wewnętrzne, to co się robi? No próbuje się przenieść na politykę zagraniczną, czyli zbudować w świadomości Rosjan przekonanie, że oni są w dalszym ciągu mocarstwem. Czyli, że można zagrać o coś i jest świadoma gra. To jest jakby znów wariant, który został przyjęty, że oto się zdecyduje na pewien ruch po to, żeby zająć określone pozycje. I zbudować wewnętrzne przekonanie, które mu pomaga, prawda, bo 75% w tej chwili społeczeństwa mówi, tak, jesteśmy znowu silni, chcemy odbudować tego. Problem, skąd to się bierze w mentalności? Bo tu jest pytanie o mentalność, prawda? O mentalność tego narodu od czasów carskich. I w tym sensie warto czytać Andrzeja Nowaka, nie jego dzisiejsze eseje polityczne, bo są nic nie warte, ale jego analizy fenomenu imperializmu rosyjskiego są znakomite, bo jest wybitnym znawcą. I ta jego książka o polityce imperialnej Rosji powinna jakby być dzisiaj, mimo to, że go nie lubią, bo on jest związany z PiS-em, to powinien Sikorski go czytać sobie wieczorem do łóżka. Bo to jest bardzo, bardzo potrzebne w tej chwili, żeby mieć świadomość jakby skąd to się bierze. To jest namaszczenie władzy. Jeśli przeczytacie sobie znakomitą książkę Huberta Łaśkiewicza, to on wam pokaże, dotyczącą XVII stulecia, pokaże wam, jak wykształciło się w Rosji rozumienie, że władza pochodzi od Boga, to jest trzecie Bizancjum i że to jest decyzja, która jest odgórną decyzją, z pełnym przekonaniem całego społeczeństwa, że tak jest. I to jest tam, jest początek. Nic się nie zmieni. Stosunek do Lenina, Stalina, Putina, cara jest stosunkiem religijnym. Jest stosunkiem religijnym. Łotman jest fantastyczny, żeby zrozumieć również kulturę znaku Rosji. Trzeba czytać Łotmana, trzeba czytać semiotyków tarskich startu, żeby zrozumieć jakby na czym polega ten fenomen. Panie profesorze, jak jesteśmy przy Łotmanie, to jeszcze jedna sprawa.
Znaczy studenci historii, tak myślę, że to może warto o to zaczepić, żeby pewne rzeczy wyjaśnić. To znaczy, chodzi mi o status epistemologiczny relacji, tak? Jak już jesteśmy przy historii mówionej, prawda? No bo historyk zdobywa te relacje, prawda? Prowadzi wywiad i tak dalej, i tak dalej. On jest rejestrowany w różnej formie, bądź w postaci notatek, bądź w postaci zapisu audio, bądź w postaci zapisu wideo, tak? I pytanie jest takie, oczywiście, co jest źródłem historycznym wtedy, prawda, dla takiego historyka, bo w taki tradycyjny sposób historycy podchodzą, zwłaszcza najnowsi, prawda, do tej sprawy, znaczy za wypowiedzią ukrywają się konkretne informacje o wydarzeniach, prawda, natomiast wszystko jest przezroczyste, tak, znaczy tekst jest przezroczysty, zapis wideo jest przezroczysty, prawda, tylko i wyłącznie fakty, tak. Oczywiście, że nie. No, oczywiście, że nie. Jakby. Ten zapis jest zapisem, jak powiedziałem, jeszcze raz to powtórzę tę formułę, czyjegoś indywidualnego doświadczenia, ale w którym obecne jest to doświadczenie kulturowe danej wspólnoty. I wtedy ja jedynie co pokazuję, to ten standard kulturowy. Ja go nazywam standardem za Bronisławem Malinowskim. On wprowadził to pojęcie. I to jest to pojęcie, którego jakby no, zgodnie z tradycją humanistyczną trzeba odwołać się do naszych mistrzów jakby, no więc nie wolno zapomnieć, że ktoś to sformułował jako pierwszy. Więc on go określił właśnie w ten sposób. I tam my tak naprawdę mamy do czynienia w takiej relacji, obojętnie czy to jest relacja właśnie nagrywana w takiej czy w innej formie utrwalona, zapis tego, co jest tym doświadczeniem społecznym, obecnym w każdym indywidualnym. I ono jest najciekawsze dla nas. Nie to, co on ma do powiedzenia o konkretnym wydarzeniu. To tak jak powiedziałem, to jest tak, jakbyśmy porównali sobie, że oto mamy źródło polegające na tym, że mamy zapis ruchów partii szachowej. Jakiś skoczek tam, prawda, F8, F6 i tak dalej, zapisy. Pojedynczy. Ale mnie nie interesują pojedyncze ruchy. Ja chcę zrozumieć, na czym ta gra polega. Więc muszę dotrzeć na poziomie tych pojedynczych, zarejestrowanych zdarzeń do czegoś, co jest czymś szerszym, ponad. Ja traktuję relację jako oznakę, a nie to, co ona bezpośrednio komunikuje. Znamy to doskonale z historii, dawnych epok. Bo tam, przepraszam, starożytnik czy medievalista do nowych źródeł już w ogóle nie ma dotarcia, bo nie ma nowych. Wszyscy pracują na tych samych. A jednak ciągle się pisze historię, prawda? Dlaczego się pisze? Bo się uruchamia wiedzę pozaźródłową. Nieszczęście historii najnowszej, z jednej strony to jest szczęście, z drugiej nieszczęście, polega na tym, że za każdym razem mogę się stanąć jakby po raz pierwszy wobec źródeł. Mogę je wywołać. Wow, nikt na tym nie pracował, mówię. To już jest wystarczające, żebym napisał o tym artykuł, nie? Że to jest tylko i wyłącznie jakby przepisywanie tego, co jest bezpośrednio źródło komunikuje, bo tak jest bardzo często w historii najnowszej, prawda? Bo medievalista, no to ileż on musi się nagłówkować, żeby wyciągnąć jakąś nową informację z tego. Bo to, co źródło bezpośrednio zakomunikowało, to już 150 lat temu zostało przez historyków opowiedziane. Więc ja muszę się z tym mierzyć. A w historii najnowszej tego problemu nie było. Dlaczego najłatwiej było zrobić doktorat w historii najnowszej? Wszyscy działacze partyjno-państwowi robili z czego? Z historii najnowszej. No bo nie wymagało to w ogóle myślenia. Po co? Szło się do archiwum albo wysyłało się swojego asystenta, który tam jakby, prawda, przepisał fragmenty i sklejał tą opowieść. Najprościej było zrobić karierę. Bo, prawda? No, zróbcie jakby taką pracę z ekonomii, czy z filozofii, czy to już o wiele trudniej. Ale tu archiwum zrób, prawda? Przepisane, odpowiednia ilość godzin, jest, nie? I wszystkie tytuły. Werblan jak zapragnął, to od magisterium do tytułu profesora ile mu zajęło? 11 lat, nie? Bo postanowił skończyć studia, potem został profesorem i Werblan latał na Śląski Uniwersytet do Ratajczaka wykładać historię, bo zapragnął mieć kontakt z studentami, prawda? Zrobili mu magisterium, doktorat, habilitację, profesurę właśnie. W ten sposób, jak wam opowiedziałem, mniej więcej. Więc to jest coś, co gdzie w nauce inne jest to możliwe. Jak można przekroczyć próg między regionalizmem, ja bardzo cenię sobie historyków regionalnych, ale pracą naukową, nie? Ale każdy regionalista uważa, że przedstawia i broni, dostaje doktoraty, habilitację, nie ma problemu.
Nie ma problemu. Kiedy on właściwie jest dłubaczem, nie? Tylko, że idzie i tam jakby no przepisze tego. I najwyżej ma pretensje, bo powiedzmy mieliśmy takie przypadki, no bo on mówi, jak to? Całe życie walczyłem za Solidarność, a teraz nie chcecie mi uznać mojej habilitacji? Ale on zrobił tak, jak działacz partyjny zrobił. On się nic nie nauczył na tym. Zrobił tak samo, jak tamten działacz partyjny. Poszedł i opisał tylko razem. Pisze przecież o Solidarności. Albo pisze o Kościele. Dajcie mi ludzie, prawda, cenzus naukowy. Taki ważny temat biorę. A że robię to całkowicie, urąga metodzie naukowej, no ale pisze, prawda, o takich ważnych tematach. To jest właśnie niestety upadek metodologiczny dyscypliny. Jeśli ona nie ma świadomości tego, że jest granica między jakby plotkowaniem o przeszłości, a wiedzą naukową. Bo jak sobie plotkuję, no to mogę sobie plotkować na temat, jak powiedziałem, co się komu przydarzyło. Ale wiedza naukowa to coś więcej. Muszę dotrzeć do poziomu zupełnie innego. Z tym jest gorzej oczywiście, bo to wymaga myślenia. A z myśleniem bywa różnie. Bywa różnie. To co, kończymy? Bardzo proszę. A propos tej łatwości w historii najnowszej, bo tutaj może ta łatwość jest pozorna, bo nie ma punktu odniesienia, bo skoro tylko raz przepisano, no to nie ma z kim porównać. Nie, to ja bym powiedział tak, to wszystko zależy, co się zrobi z tym materiałem. Bo jeśli go się potraktuje tylko i wyłącznie jako to, co on bezpośrednio komunikuje, bo ja natychmiast rozpoznaję. Jeśli pan traktuje ten materiał nie jako znak, oznakę czegoś, lecz tylko ten komunikat, który tam jest bezpośrednio złożony, dotyczy tak samo relacji. Relacja każda w historii mówionej może być fantastycznym źródłem. Fantastycznym źródłem. Tylko do czego? I to jest podstawowe pytanie. Do czego? Nie to, co on ma powiedzenia na ten określony temat. Bo ja pozornie go o to pytam. To tak samo, jak chcę do czegoś dojść. Jeśli pana zapytam wprost, czy pan jest antysemitą? Pan mówi, ja? Nigdy w życiu. Ale zapytam, a córkę wydałby pan za Murzyna? Albo za Żyda? Murzyna. No on mówi, aha, w tej sytuacji to już niekoniecznie. Nie? Rozumiem. Kiedy deklaracja jest bezpośrednio składana, to jest zupełnie co innego. Kiedy stawiam człowieka w sytuacji decyzyjnej, to on pokazuje, jak myśli. Jak naprawdę myśli. Więc ja muszę również postawić tego historyka, który pracuje ze źródłem, w sytuacji takiej, co on zrobi? Czy on weźmie bezpośrednio, co tam jest zakomunikowane, czy potraktuje to jako oznakę czegoś? Nie? Oznakę czegoś. I wtedy okej. Historia najnowsza jest fantastyczna. Dlaczego jest fantastyczna? Ona może być najbardziej naukowa z wszystkich, dlatego że ma szansę oprzeć się na badaniach innych dyscyplin społecznych. Bo przepraszam, mediewista, nikt w średniowieczu nie było socjologów, nie było psychologów, nie było ekonomistów, nie było politologów. Ale wszystko, co już dotyczy XIX i XX stulecia, wow, to jest przedmiotem badań nauk społecznych. Więc ja mam do czego się odwoływać. Ja mam z czego korzystać, żeby lepiej zrozumieć działającego człowieka. Bo ja nie mogę stawiać zarzutu mediewiście, czemu ty nie wykorzystujesz, prawda, prac socjologów, bo socjologów nie było. Są źródła, które mogą być interpretowane socjologicznie, ale to zupełnie co innego. To są kompetencje. Natomiast tutaj fantastycznie. W historii współczesności, i tylko że ja muszę być właśnie człowiekiem, który sięga po inne kompetencje. Bo moje historyczne, klasyczne nie wystarczają. Bo będę w sytuacji właśnie swojej i kamyka, którego kopnę, bo nie zauważę. A socjolog by mi powiedział, wow, tak jak Kokowski, wow, to jest pięściak. Nie? I socjolog mi powie, psycholog mówi, okej, stary, te historie, które masz, relacje, są fantastyczne do tego, żeby je zestawić ze sobą, bo one ci powiedzą prawdę pokolenia. A ty nie znajdziesz informacji w źródle historycznym o prawdzie pokolenia pojedynczego. Nie? Na tym polega umiejętność zestawienia. François Fire zrobił badania nad stanem zdrowotności Francuzów i nad czytelnictwem we Francji w oparciu o masowe źródła rekrutacji do armii napoleońskiej. Zachowały się rejestry poborowe. Jakie tam były informacje? Każda pojedyncza i nic nie warta. Zgłosił się jakiś żążaczek, zmierzyli go, zważyli, zapytali o choroby i srób w rekrutach. Nie? Tego typu pojedynczych informacji zachowały się dziesiątki tysięcy.
Pojedyncza informacja nic nie warta. Jak ją zestawił masowo i dał opracowanie, powstała mapa zdrowotności Francji. Żadne źródło nie mówi o zdrowotności Francuzów w okresie walk napoleońskich. Zestawione razem pokazały zupełnie nowe informacje. Rozumiem. Na tym to polega. Nasza praca polega na tym, że musimy kombinować, że musimy być, że wyobraźnia musi pracować, że musimy być kreatywni w wyszukiwaniu informacji, które bezpośrednio nie są dane na talerzu. Bo jak są dane na talerzu, no to każdy działacz partyjny potrafi je wziąć. No, i napisać doktorat z tego. Jak chcemy zostać na poziomie jakby regionalisty czy działacza partyjnego, proszę bardzo. Można zrobić całą karierę, od magisterium do profesury, bez kłopotu. I dzisiaj tak samo. Tylko nie nazywajcie tego nauką. Bo ja się oburzam, jeśli ktoś mówi, że to jest nauka historyczna. Bo ja niezwykle sobie cenię naukę historyczną. Uważam, że ona jest fantastyczna. Ale wymaga myślenia. Wymaga zupełnie innego podejścia. Wymaga czytania nie tylko historyków. Nigdy nie będzie dobrym badaczem ten, który czyta tylko i wyłącznie historyków. A większość jakby no, czyta niestety tylko i wyłącznie historyków. Bo uważa, że nie ma czasu na co innego. Pewnie, to jest prawda. Ja wolę czytać to, co robią na przykład nasi koledzy zespołu profesora Bartnińskiego. Niesamowite rzeczy, jeśli chodzi o językowe kreowanie świata. Nigdy bym w życiu tak nie pomyślał, jak dzisiaj myślę, gdybym nie czytał etnolingwistyki. To, co oni robią. I chwała im za to, całemu zespołowi, że nauczył nas tego sposobu myślenia. Bo wtedy widać, jak my kreujemy rzeczywistość językową. Jak ją kreujemy. I że w tej rzeczywistości my się poruszamy. I wtedy ja lepiej rozumiem, czemu tak, a nie inaczej ta nawet polityka bieżąca przebiega. Bo rozumiem, że ludzie mają jakby noszą w sobie określone wirusy, które im każą myśleć w ten sposób. I myślą i widzą ten świat taki. I on jest w tym świecie taki. Nas to szokuje, że tak może być. Podobnie jak nas szokuje, prawda, nie wiem, żyleta na Legii. Ale jakbym chciał zachować się tak i zrozumieć, to muszę nauczyć się kultury żylety, nie? Bo inaczej mnie tam zamordowali. Ale muszę ją rozpoznać poznawczo, żeby zacząć w niej funkcjonować i ją rozumieć. I to jest istotne. Historyk, to jest najpiękniejsze właśnie, uczy się innych. I uczy się w związku z tym też tolerancji. Czyli pewnego dystansu, nie? Jak, prawda, próbowałem rozmaitych smaków różnych kuchni, to nie powiem, prawda, że już wszystko wiem, ale przynajmniej potrafię coś docenić. A jak nigdy w życiu nic nie widziałem, nigdzie nie wyjeżdżałem, to mi się wydaje, że cały świat kończy się na mojej wiosce. No. Tą wioską może być jakby Polska, może być wioska. No, no rozumiecie, no, tylko i wyłącznie, tak, w takiej galerii, to jest wszystko. Więc mój ogląd i moje życie jest uwarunkowane tym, czego doświadczam. A historyk ma to szczęście, że może jakby w cudzysłowie przenosić się w czasie. Tylko wtedy, kiedy będzie takim antropologiem uczestniczącym, będzie starał się zrozumieć te inne kultury. Nauczyć się, dlaczego ludzie tak, a nie inaczej myśleli. I mieć w tyle głowy to, że jak Pomorski powiedział, że i kiwał głową, to u niego to znaczyło, że się zgadza. Ale w Bułgarii mogło znaczyć zupełnie co innego. I muszę mieć świadomość tego, że to nie od samego gestu to zależy, tylko od reguł interpretacji. Żeby zrozumieć sens. Nie? Najprostsza czynność, kiwanie głową. Tak oczywiste. Nie? A zupełnie dwie przeciwstawne wartości kulturowe. Jak będę o tym pamiętał jako historyk, to już z rezerwą podejdę do tego, że jest jedna prawda. Jak ktoś mi mówi, że on jest nosicielem tej prawdy, znaczy jest idiot. Prywatnie to moje jest, oczywiście, ale pewno mam idiotów, którzy uważają, że właśnie oni wiedzą, jak naprawdę to było. Bo albo w tym bezpośrednio uczestniczyli, mówi, przecież ja tam byłem, nie? Ja tam byłem. Ja nie zapomnę z tradycji rodzinnej, jakby brata mojej babci, partyzanta, który mi opowiadał. I on oczywiście był święcie przekonany. Potem cholera u Mańkowskiego powstała cała praca. Nic się nie zgadzało. No ale przecież... No i to było jakby pierwsze zderzenie, prawda? No prawdy rodzinnej, wyniesionej jakby świętej. No i prawdy, która wynikała potem z zestawienia wielu relacji. Jak to? I nie wiem, z czego to wynikało. No prawdopodobnie jakby z tego, że już o tym była się legenda. Nie?
wydarzenie, które było czymś przygodnym, stało się legendą. Ta legenda tak zafunkcjonowała, że zmieniła jego sposób widzenia całego świata. I on potem, prawda, w tą legendę się wpisywał. I tyle. Więc to są mechanizmy, które są niezwykle istotne. Dlatego te nauki o komunikowaniu są tak ważne, bo one są źródłoznawstwem. Dla historyka najnowszego nie mam czegoś takiego. Nie mogę. Ja mogę darować, powiedzmy, nauki pomocnicze historii wydaniu Szymańskiego, ale nie mogę darować sobie nauk pomocniczych dotyczących komunikowania, kiedy zajmuję się historią mówią. Nigdy w życiu. Kończymy. Dobra. Wielkie dzięki. Dziękujemy panu profesorowi za bardzo interesujący wykład i oczywiście wam wszystkim za dyskusję. I z tego miejsca zapraszam na 31 marca. Naszym gościem będzie ponownie pan Krzysztof Banach, a temat wykładu Polityka Pamięci, odcinek drugi. Dziękuję bardzo.